Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jarosław Górski. Jestem adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruję studiami podyplomowymi, które noszą wdzięczny tytuł Innowacyjna gospodarka, rola polityki ekonomicznej. Postanowiliśmy wraz z koleżankami i kolegami, którzy tworzą ten projekt, zaprosić Państwa do cyklu seminariów poświęconych wspólnemu zagadnieniu innowacja, edukacja dla innowacyjności. Chcielibyśmy spróbować w cyklu kilku spotkań zestawić te dwa pojęcia ze sobą, edukację, innowacyjność i zastanowić się nad tym, jaką rolę może współcześnie odegrać edukacja dla wspierania naszego potencjału innowacyjnego, dlatego aby gospodarka rozwijała się szybciej, ale także abyśmy mieli widoczne efekty w innowacyjności społecznej. Drodzy Państwo, dzisiaj, jak zapewne wiecie, jest 22 dzień czerwca. Za 3 dni dzieci udadzą się na wakacje. Dzisiaj już pewnie myślami są na tych wakacjach. Szefowie działów HR-owych pewnie już teraz obmyślają bardzo intensywnie plany szkoleń dla swoich pracowników, którzy wrócą do biur po pandemii, po wakacjach na jesień. A my z zaproszonym tutaj doktorem Tomaszem Gajdarowiczem, dzień dobry Tomku. Dzień dobry, miło mi. Którego za chwilę Państwu troszeczkę bliżej przedstawię, przybliżając jego sylwetkę, będziemy rozmawiać o mitach w edukacji. Drodzy Państwo, tego dnia 22 czerwca w Salwadorze obchodzony jest Dzień Nauczyciela. Jeżeli ktoś z Państwa łączy się z nami z Salwadoru i być może jest nauczycielem, serdecznie pozdrawiam. Tego samego dnia, 22 czerwca, ale dawno, dawno temu, bo już w 1596 roku otwarto Bibliotekę Rady Miasta w Gdańsku, która dzisiaj jest Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk. Więc wydaje mi się, że ta data jest co najmniej tak dobra jak wszystkie inne, aby rozmawiać o edukacji i jej roli dla innowacyjności. Czym w ogóle jest edukacja? Pozwoliłem sobie sięgnąć do jednego ze źródeł, do Encyklopedii Brytaniki, żeby sprawdzić, jak jeszcze w maju tego roku aktualizowany był wpis dotyczący tego, czym edukacja jest. Autorem tego wpisu jest profesor Hugh Graham z California State University i pisze on między innymi, że edukacja to nie jest tylko proces, ale to jest w ogóle dyscyplina, dyscyplina wiedzy, drodzy Państwo. To nie tylko jest obszar życia, który dotyczy nas wszystkich, ale to jest dyscyplina, która zajmuje się metodami nauczania i uczenia. Nauczanie i uczenie się w szkołach, ale także w innych środowiskach, które wykonują podobne zadania do środowisk szkolnych. Może być przekazywana także, drodzy Państwo, może być rozumiana jako przekazywanie wartości i wiedzy, wiedzy i wartości w takim dualizmie. I profesor Hugh Graham zauważa, że edukacja pełni podobną rolę do tego, co badacze społeczni nazywają socjalizacją. Czyli dzięki edukacji potrafimy lepiej uczestniczyć w życiu społecznym, lepiej je rozumieć, lepiej je akceptować, ale także lepiej współtworzyć. I także właśnie dlatego uznałem, że nie sposób mówić o innowacyjności bez edukacji, skoro edukacja odgrywa tak ważną rolę dla kształtowania tego, jakim społeczeństwem jesteśmy, jakie mamy wspólne normy, wartości, ale także jakie ambicje i jakie cele stawiamy sobie na przyszłość, jako społeczeństwo i jako gospodarka. A czymże w takim razie jest innowacyjność? Tutaj odniosę się do znanego wszystkim ekonomistom zapewne podręcznika Oslo, który jest takim najbardziej chyba znanym na świecie standardem definiowania tego, czym innowacyjność jest. To jest, proszę Państwa, mówiąc najkrócej, wdrożenie wynalazku. A więc o innowacji mówimy wtedy, kiedy uda nam się skutecznie wdrożyć efekt działalności twórczej. Nie jest to pomysł, nie jest to wyłącznie kreacja, nie jest to sam wynalazek. Do innowacyjności potrzebujemy skutecznego jego wdrożenia. Drodzy Państwo, dlaczego na te inauguracyjne nasze seminarium zaprosiłem doktora Tomasza Gajderowicza? Doktor Tomasz Gajderowicz jest adiunktem również na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jest współtwórcą, wiceprezesem zarządu Fundacji Evidence Institute. Fundacji bardzo dziękuję za objęcie naszego cyklu seminariów partnerstwem, podobnie jak Instytutowi Promocji Gospodarki. Tomek jest ekspertem w zakresie ekonomii edukacji, jest konsultantem Banku Światowego, jest ekspertem w Ośrodku Badań Rynku Pracy, realizował liczne projekty badawcze dotyczące preferencji wobec kształcenia podejmowania pracy, jak również sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach. Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej.
Co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o Tomka, to że łączy w sobie trzy bardzo ważne kompetencje, które przydadzą nam się dzisiaj. Po pierwsze, jest znakomitym dydaktykiem, docenianym i nagradzanym za efekty pracy dydaktycznej. Po drugie, jest świetnym badaczem, publikuje w czasopismach naukowych bardzo cenionych na świecie. I po trzecie, jest metodykiem, jest autorem też nowatorskich rozwiązań metodologicznych, a zatem myślę, że możemy w sposób bardzo kompetentny dzisiaj z Tomkiem rozmawiać o tym, co jest na rzecz w edukacji, co jest faktem, a co jest mitem. Jeśli pozwolisz, Tomku, bo ty dzisiaj rządzisz prezentacją, to może przejdziemy do następnych slajdów, tak żebyśmy mogli za chwilę rozpocząć dyskusję. Głównym tematem nadrzędnym, tak, dzisiejszego spotkania jest to, jak uczyć. Jak uczyć, drodzy Państwo, bo wydaje nam się, że uczyć to się wszyscy potrafimy, bo uczymy się od pierwszych chwil życia, potem idziemy do szkoły i robi ta nauka, zaczyna mieć taki charakter, powiedziałbym, systematyczny. Ale czy to nie jest tak, że też dobrze byłoby się nauczyć tego, jak się uczyć dobrze, tak, aby mieć określone efekty? Będziemy się zastanawiać nad tym, jak uczyć się, aby stymulować innowacje i kreatywność. I tutaj szczególnie cztery takie zagadnienia będą nas dzisiaj zajmować. Po pierwsze, czy można pomagać sobie, ale także naszym dzieciom. Wielu z nas jest rodzicami i ma przed sobą to wyzwanie, aby pomagać dzieciom uczyć się dobrze. Jak to robić? Czy szkoła dobrze uczy i czy szkoła może uczyć lepiej? Jeżeli tak, to pod jakimi warunkami? I czy w takim razie szkołę moglibyśmy uznać za ważnego partnera w tym ekosystemie innowacyjności? Czy moglibyśmy powierzyć w szkole jakieś ciekawe, ważne zadania wspierania tego potencjału innowacyjnego? Na pewno, drodzy Państwo, przeżywamy pewien kryzys edukacji, tej formalnej, pewien kryzys szkoły jako instytucji. Widać to też po postawach dzieci, młodzieży, która kontestuje tą naukę, edukację tradycyjną, twierdząc nierzadko, że przecież dzisiaj wszystko jest na wyciągnięcie ręki, można sobie wygooglać, po co sobie zaprzątać głowę i pamięć jakimś tam zbędną faktografią, jak Wikipedia wszystko nam powie. Więc spróbujmy skonfrontować się z tym pytaniem, czy tak faktycznie jest i czy nie warto poznawać podstawowych faktów czy praw życia społecznego, gospodarczego, przyrodniczego. No i to, czego myślę, nigdy nie jest za wiele, krytyczne myślenie, umiejętność analizowania rzeczywistości, odsiewania prawdy od fałszu. Myślę, że dzisiaj szczególnie jest to ważne zagadnienie w dobie właśnie tak zwanych wymyślonych faktów. Tak, to jest chyba zagadnienie w ogóle pierwszej wagi. A zatem przejdźmy do pierwszych zagadnień. W trakcie naszego spotkania pokażemy pewne poglądy, które są dosyć szeroko, myślę, rozpowszechnione. Myślę, że nierzadko sami je powielamy, powtarzamy, a postaramy się z pomocą Tomka skonfrontować te poglądy, takie wynikające z pewnej opinii obiegowej, z rzetelną wiedzą, mającą silne podstawy naukowe. I opowiemy także o pewnych technikach nauczania, które można by było uznać za efektywne, ponieważ właśnie one wykorzystują wiedzę o tym, jak działa ludzki mózg i na czym polega proces uczenia się. I te efekty, tą wiedzę można wykorzystać właśnie w procesie uczenia się. Dobrze, pytanie na początek. Dużo pytań, dużo zagadnień, jak Państwo widzicie, przed nami co najwyżej 2 godziny na spotkania, więc ruszajmy czym prędzej do rzeczy. Tomku, zanim przedstawimy jakieś mity, to pewnie trzeba by się zastanowić w ogóle skąd one się wzięły, nie? Bo gdzieś w naszych głowach pewnie buzuje mnóstwo różnych takich, powiedziałbym, utartych przekonań, że na przykład prawa półkula mózgu to odpowiada za coś, a lewa za coś innego, prawda? Że jeżeli, nie wiem, dobrze się uczymy gry na instrumentach, to pewnie też świetnie na przykład sobie radzimy z matematyką. Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale moje dzieci i gdzieś moich przyjaciół nie zawsze potwierdzają tę utartą prawidłowość. No więc skonfrontujmy się z tymi mitami i zastanówmy się, skąd one się wzięły, ale także pomóż nam proszę odkryć, skąd w ogóle wiadomo, co jest prawdą, co jest nieprawdą, bo wszystko dzisiaj na każde twierdzenie można bardzo łatwo znaleźć poparcie w internecie, choćby googlując, tak, jest mnóstwo różnych anegdot, przykładów na poparcie każdego poglądu. Jak odsiewać ziarno od plew, jak weryfikować, co jest rzeczywiście prawdą, a co tu prawdą nie jest. Tomku, poratuj nas.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Jarku za tak miłe przedstawienie i za wprowadzenie do tematu. To rzeczywiście jest temat, którym od pewnego czasu się zajmuję i powiedziałbym, że on jest tak gdzieś, najbardziej nazwałbym go w tym momencie jako hobby. To jest coś, co mnie absolutnie pasjonuje. To znaczy, kiedy zastanowimy się nad rolą edukacji, to jest de facto nasza praca zawodowa, ale też coś, czym się zajmujemy na co dzień ucząc, ale też od strony poznawczej i mając dzieci czy znajomych w wieku szkolnym, muszę powiedzieć, że edukacja jest zaskakująca, to znaczy to, jak ważnym jest przedmiotem, a z drugiej strony jak bardzo opiera się na mitach. I od pewnego czasu w ramach działań zarówno na Uniwersytecie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych, jak i w Fundacji Evidence Institute, to czym się zajmujemy, to jest odkrywanie, odzieranie edukacji z mitów edukacyjnych. W jaki sposób? No w taki sposób, żeby wziąć po kolei twierdzenia, które są bardzo popularne, które co gorsza, one są nawet intuicyjne, no bo przyznają Państwo, że kiedy na przykład ktoś nam powie, że napisze książkę, w której odkrywa w ogóle magiczny sposób na naukę, w której są cztery triki, że trzeba na przykład lewą ręką mazać kółka w drugą stronę i to sprawia, że półkule się lepiej komunikują i my się dzięki temu uczymy, to każdy z nas myśli sobie, o ale fajnie, to ja teraz odkryję naprawdę, jak uczyć się lepiej. To będzie magiczna sztuczka, dzięki której się poprawię. No to my mówimy stop, okej, tylko teraz sprawdzam. Sprawdźmy, jak wyniki badań wyglądają w zakresie tych poszczególnych technik i z tego może zarysuje nam się prawda edukacji. Jak myślimy o medycynie, nikt z nas nie przyjmie leku, który jest oparty o to, że ktoś po prostu napisał na ten temat książkę bez żadnych badań, prawda? Nawet lista leków dopuszczonych do użytku zakłada te wszystkie fazy badań klinicznych. W edukacji tak nie jest. W edukacji każdy z nas ma swoje sentymenty, swoją wiarę, ma albo dzieci w wieku szkolnym, albo sam przeszedł przez proces edukacji, więc każdy z nas wie doskonale, co w edukacji działa, co nie działa. Ja też takie poglądy swoje mam i staram się je weryfikować i powiem szczerze, że ostatnie parę lat spędzonych nad weryfikacją tych twierdzeń było no czasem otwierające oczy, czasem po prostu rzucające na ziemię, a czasem musiałem się wyłączyć i przemyśleć przez dłuższy czas, czy to tak jest. I dokładnie metody, którymi będziemy chcieli operować, o których będziemy chcieli mówić, to są metody takie jak w medycynie. To jest 15 lat ostatnich, które dały nam nieprawdopodobny rozwój badań eksperymentalnych w edukacji. Tych eksperymentów z grupą kontrolną, takich jak w medycynie, że mamy grupę populacji, z nich wybieramy pod próbkę, losowo dzielimy na tych, którzy dostaną leki, tych, którzy dostają placebo, wszystkie inne czynniki są takie same i patrzymy na wyjściu, jak wygląda ich wynik edukacyjny, jak wygląda satysfakcja, motywacja. I tym sposobem, to jest jeden z niewielu sposobów, dzięki którym jesteśmy w stanie złapać przyczynowość. Dzięki którym jesteśmy w stanie sprawdzić, co naprawdę działa. I wtedy skonfrontowanie tego z mitami jest naprawdę otwierające oczy. Dzisiaj będziemy o tym mówić i gwarantuję, że dla wielu z Państwa niektóre postawione tezy będą zaskakujące, szokujące w zakresie tego, czy co jest prawdą, a co mitem. No ale od tego jesteśmy naukowcami i praktykami, żeby opierać się na tym, co jest udowodnione, na tym, czy jakaś substancja działa w badaniach klinicznych, a nie czy ona na przykład wygląda ładnie albo komuś zadziałała, komuś się wydaje, że w tym samym czasie wyzdrowiał, w którym jednocześnie na COVID używał, no były te różne leki cudowne, które okazały się nieskuteczne albo nawet kontrskuteczne. Ty zrównujesz edukację z medycyną. Czy chcesz nam powiedzieć, że skutki wadliwego uczenia się mogą być tak samo groźne jak skutki niewłaściwego przyjmowania leków? No tak, to znaczy raczej nie prowadzą bezpośrednio do śmierci w krótkim czasie, ale jeżeli chodzi o rozwój kapitału ludzkiego, to absolutnie tak. To znaczy w edukacji jeszcze jest tak, że na tych przez lata formalnej edukacji, a później wyższej edukacji, to nie jest proces, który w łatwy sposób można uzupełnić. Edukacja cała, cognitive load theory, czyli ta teoria ładunku kognitywnego Swellera, ona pokazuje, że tak naprawdę my jesteśmy w stanie robić postęp bardzo wolno i dlatego wszelkie braki na wcześniejszym etapie, one powodują, one są jak efekt kuli śniegowej. Tak samo zresztą jak edukacja covidowa, te luki, które powstały w tym czasie, one wymagają zaadresowania. Ale wróćmy na chwilkę do mitów. Dwa słowa o tym, skąd się biorą mity i dlaczego one są tak popularne. No ja uwielbiam ten przykład tego kultu cargo. To jest sytuacja z jednej z wysp na Pacyfiku, w której plemiona żyły zupełnie oddzielone od rzeczywistości, od cywilizacji. No i one tak
naprawdę nagle zauważyły, że latają po niebie duże ptaki. I te duże ptaki zaczęły lądować na plaży i te duże ptaki, to były samoloty z ludźmi, one przywoziły jakieś na przykład jedzenie, dziwne przedmioty, im się to podobało ogólnie. I teraz co oni sobie wymyślili? Wymyślili sobie, aha, przylatują ptaki zwykle dwójkami albo trójkami, po jednym są kolejne. Więc jeżeli oni chcą przyciągnąć ptaki, no to muszą zacząć budować takie pasy i budować, tak upodabniać się do tych ptaków. I to są rzeczywiste zdjęcia z tych ludów, którzy budowali takie imitacje samolotów, no bo stworzyli sobie legendę, że w ten sposób przyciągnął kolejne samoloty z tym zaopatrzeniem. No oczywiście to nie jest tak, że to powodowało przyciągnięcie, ale to pokazuje, jak działa ludzki mózg. My patrzymy na pewne korelacje i od razu myślimy, że to w ten sposób działa. I to jest jeden z bardzo ważnych przyczyn powstawania mitów w edukacji, którego nie jesteśmy w stanie w łatwy sposób oddzielić od prawdy. To jest problem zresztą w ekonomii powszechny współwystępowania i przyczynowości. Tego, że trzeba być naprawdę dojrzałym ekonomistą, żeby odróżnić, żeby być uczulonym w taki sposób, jak wielu recenzentów, na słowo wpływa, czyli na słowo, które generuje pewną zależność przyczynowo-skutkową. My widzimy na przykład, że uczniowie, którzy przychodzą na zajęcia, czy moi studenci, oni są, no na przykład przychodzę, patrzę na nich i myślę sobie, a, ale im się nie chce, o, ich to nic nie interesuje. No nie, ja widzę, że na przykład bardziej zainteresowani uczniowie uczą się lepiej, ale nie mogę stwierdzić, że to dlatego, że oni są bardziej zmotywowani, uczą się lepiej, bo nie wiem, co jest przyczyną czego. I są badania nad przyczynowością, które za chwilkę pokażemy, które dosyć jasno pokazują nam, że często ta zależność jest odwrotna, więc współwystępowanie... Musimy na pewno zwrócić uwagę na to, że przyczyna nie zawsze jest skutkiem czegoś innego, bo oba zjawiska mogą mieć wspólną przyczynę, czyli być może coś powoduje, że ten sam uczeń jest chętny do nauki i osiąga świetne wyniki, ale to nie jest tak, że jego motywacja przekłada się na świetne wyniki, tylko może jest jakaś zupełnie inna przyczyna, która powoduje i to, że on jest zmotywowany, i to, że uzyskuje świetne wyniki. Dokładnie tak, no jakby czyste założenie ekonometrii, a tutaj de facto coś bardzo intuicyjnego, kiedy mówisz o tym w ten sposób, ale jak pomyślimy o tym, aha, mi się wydaje, że tak działa, bo u mojego dziecka działa, bo u moich znajomych działa, to nagle przyjmujemy coś nawet nieświadomie, co niekoniecznie jest prawdą. Drugi problem no to jest to, że w Polsce każdy jest ekspertem w dziedzinie edukacji, tak jak w lotnictwie. No i kiedy przy wigilijnym stole siadamy, no to rzeczywiście każdy na temat tej edukacji wie, że reforma była słuszna, niesłuszna, że te sześciolatki to dobrze albo źle, że to trzeba uczyć tak, a dzisiaj to sobie można wszystko wygooglować, po co go uczą pantofelka. I te wszystkie przekonania, one są ukute przez nasze doświadczenia i znowu one często wymagają naprawdę rewizji na gruncie badań empirycznych. To teraz pozwól, że trochę się z tobą nie zgodzę. Jednym z podstawowych źródeł wiedzy ludzkiej jest doświadczenie. Czy tu się ze mną zgodzisz? Czy w związku z tym, kiedy siedzimy przy stole wigilijnym i siedzą cztery bardzo doświadczone ciocie, pięciu jeszcze bardziej doświadczonych wujków i sześcioro nie mniej doświadczonych uczniów szkół średnich, to czy ich wspólna wiedza i wspólne konkluzje, do których dochodzą przy stole, są zupełnie bezwartościowe, jeżeli oni dzielą się tymi doświadczeniami i mają liczne przykłady na poparcie tez, które formułują? Nie, no to jest świetny dowód anegdotyczny, ale on jednak w konfrontacji z badaniami na tysiącach albo ogromnych innych próbach eksperymentalnych z restrykcyjną metodologią, on powiedzmy sobie jest słaby. To znaczy to, że coś działa u mnie, u mojego znajomego, u mojego, nie wiem, ojca, córki czy brata, nie znaczy, że to jest powszechnie obowiązujące prawo. Dokładnie tak samo jak w medycynie. Jeżeli ja przeszedłem COVID akurat i akurat wypiłem herbatę zieloną w tym samym czasie i wyzdrowiałem, to jeszcze nie znaczy, i nawet moja, nie wiem, żona zrobiła to samo, no to w medycynie dla nas oczywiste jest, że nie jest to wniosek, a w edukacji już byśmy powiedzieli, nie no, oczywiście, uczył się za pomocą tej platformy i się nauczył, albo się nie nauczył i prosta sprawa. Zresztą bardzo ważną rzecz, Jarku, poruszyłeś, to znaczy mnogości źródeł. Jak spojrzymy sobie na badania naukowe, to nawet tutaj nie ma jasności. Jakbym chciał sprawdzić, czy no teraz bardzo modna, nie wiem, odwrócona klasa działa czy nie działa, no to jestem w stanie w literaturze naukowej znaleźć dziesiątki artykułów na potwierdzenie i na zaprzeczenie. Proszę Państwa, dokładnie tak samo. Jak na potwierdzenie albo zaprzeczenie tego, czy tam szczepionki mają określone efekty zewnętrzne. Tak, to na przykład, co Państwo teraz widzą po lewej stronie ekranu, to jest lista artykułów mówiących, jakby obalających teorię antyszczepionkowców o związku chorób autoimmunologicznych ze szczepionkami. Po prawej stronie to jest ze strony StopNop artykuły pro. Więc
to też nie jest kwestia wyłącznie sięgania do nauki, to jest kwestia oceny jakości tych badań względem metodologii i prób i dopiero wyciągania z tego wniosków. No więc pewnie zapytasz, no dobra, to jak teraz, skąd mamy tą wiedzę, co przesądzamy? Trochę mnie przeraziłeś, nie tylko jako ojca, który uczy swoje dzieci, nie tylko jako człowieka, któremu zależy na podejmowaniu dobrych decyzji, ale nawet jako naukowca, bo mówisz, nie wystarczy być obeznanym z aktualnym stanem wiedzy naukowej, ale jeszcze trzeba umieć mieć kompetencje, żeby ocenić jakość tej wiedzy naukowej. To ja się trochę obawiam, Tomku, że my możemy przestraszyć naszych słuchaczy i widzów i wyrobić takie wrażenie, no, że niestety sprawa jest dużo bardziej złożona niż się wydawało i tak naprawdę to nie ma metod na to, jak właśnie ocenić, co jest rzetelne, co jest prawdą, co jest wiarygodne, a co nie jest, i jesteśmy skazani na takie błądzenie we mgle. Czy tak jest? No jednak medycyna sobie trochę znowu poradziła. To uczynienie z edukacji medycyny, myślę, w ogóle jest takim dobrym kierunkiem myślenia. Jesteśmy w stanie wartościować względem siebie metody, to znaczy wszystkie takie case study, opinie, jednostkowe, anegdotyczne dowody, tak jak przy wigilijnym stole, one nie mogą być podstawą wnioskowania, tak samo jak pojedyncze badania. Tak naprawdę jest kwestia metody i tutaj absolutnie na względem pojedynczych badań na czoło wysuwają się eksperymenty z grupą kontrolną, w którym my mamy taki jak w medycynie eksperyment, w którym kontrolujemy wszystko inne i jedna grupa po prostu ma określony treatment, określone działanie, określoną metodę dydaktyczną i porównujemy wyniki na wyjściu za pomocą standaryzowanych metod. To jest jakby taki dzisiaj stan wiedzy, a z drugiej strony to, co jest jeszcze lepsze, to są badania nad badaniami, czyli to, że badacze kognitywni przejrzeli tysiące badań w danej dziedzinie wąskiej i zrobili z tego wniosek, okej, z całej literatury na świecie wynika określony wniosek. I takie książki są. One nie są popularne w Polsce i to jest jakby taka misja życiowa i też myślę tych seminariów, to znaczy, żeby zacząć myśleć w ten sposób. To są wybrane zaledwie pozycje, które są takimi właśnie metaanalizami, czyli analizami analiz, setek badań w danej dziedzinie, które przybliżają, no dobra, odzieramy wszystko, odzieramy edukację z przekonań, patrzymy na twarde badania empiryczne, to jest prawda, to działa tak i jesteśmy w stanie to szacować również ilościowo na podstawie bardzo wielu pojedynczych badań. I z tego wnioski właśnie chcielibyśmy przedstawić dzisiaj. Jeżeli chodzi o tę książkę... Z tego płynie bardzo ważny wniosek, że nie wystarczy mieć wysokiej jakości badania naukowe, trzeba też mieć dobrej jakości publicystykę naukową, działalność popularyzującą, powszechniającą efekty tej nauki. Bo nie chodzi o to, żeby każdy z nas stał się profesjonalistą, badaczem, metodologiem, prawda, danej dyscypliny badań, bo musielibyśmy się znać i na medycynie, i ekonomii, i socjologii, psychologii, ale warto na pewno czytać dobrej jakości publicystykę, te wszystkie publikacje, czy oglądać właśnie webinary, do czego zachęcamy, które popularyzują efekty badań naukowych i pomagają oddzielić to, co jest wartościowe, od tego, co wartościowe zdecydowanie nie jest. Jedna jeszcze uwaga. Dlaczego tak trudno ta wiedza się przebija do opinii publicznej? Czy ty masz jakąś odpowiedź na to? No tak, to znaczy to jest odpowiedź troszeczkę jest w marketingu i w tym, w jaki sposób promują się określeni badacze. To znaczy, jeżeli ktoś ma metodę dydaktyczną, na której zarabia dobre pieniądze, ma wydawnictwo, na które promocje książki bardzo dużo położy, teraz mamy akurat w Polsce, może nie będę cytował tytułów, żeby nikomu nie robić przykrości, ale mamy bardzo wiele pozycji, które po prostu wprowadzają w błąd. Na przykład pozycje związane z neurodydaktyką, bardzo popularne w Polsce, które no nawet doczekały się swoistej recenzji, mianowicie Polska Akademia Nauk, ta jej część neurobiologiczna wydała takie pismo oficjalne, odezwę do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie książki Neurodydaktyka, nieprawdopodobnie popularnej wśród nauczycieli, które mówi, że ona jest napisana z tyloma błędami merytorycznymi, no bo to germanistka napisała książkę o neurodydaktyce, połączyła słowa z neurobiologii, połączyła je z dydaktyką i zatem mówi, no tak, jak tu będzie sobie robił lewą ręką to, tu ci się neurony lustrzane otworzą, tu hipokamp się ucieszy. No generalnie to jest pięknie brzmi i naprawdę to jest takie trochę czarno-magiczne. Natomiast badania empiryczne niestety pokazują, że jest to w dużej mierze błędne. Z tych książek, które Państwo tutaj widzą, mogę polecić książkę Great Myths of Education and Learning, po polsku się nazywa Edukacja i uczenie się, profesor Ewa Czerniawska, Jeffreya Holmesa z Wydziału Psychologii przetłumaczyła Jeffreya Holmesa. To jest jedna z niewielu książek po polsku,
polsku, która jest dostępna w tym obszarze. No, staramy się też tłumaczyć kolejne publikacje i mam też nadzieję, że efektem tego projektu, tych seminariów, będzie właśnie upowszechnianie takiej wiedzy również w formie publikacji. Więc to jest, myślę, dobry moment, żeby zapowiedzieć, że rzeczywiście finiszem, takim pięknym finałem tego cyklu seminariów ma być publikacja, która też, mam nadzieję, wzmocni rynek wydawniczy dotyczący właśnie tych dobrych praktyk w obszarze edukacji, ale nie w samym obszarze edukacji, ale w obszarze tego, jak edukacja może się przyczyniać dla rozwoju innowacyjności. Tomku, dzięki, myślę, że otworzyłeś już kilka klapek w głowie, idźmy dalej. Jest szereg takich właśnie przekonań rozpowszechnionych na temat tego, jak działa mózg, że na przykład czego byśmy nie robili, to korzystamy z jakiegoś tam niewielkiego potencjału, około 10% na naszego mózgu i z góry jesteśmy skazani na daleko idącą nieefektywność, no ale trzeba próbować jakoś te nasze szare komórki pobudzać do pracy i tutaj znowu szereg różnych podpowiedzi o charakterze bardziej pewnych sztuczek czy gimnastyki umysłowej, żeby te nasze rzekomo ospałe komórki mózgowe pobudzać, tak? Podobnie, no, że można poprawiać możliwości kognitywne poprzez jakieś ćwiczenia komunikacji. To mogą być ćwiczenia ruchowe, to mogą być ćwiczenia jakieś wizualizacyjne, to może być jakaś gimnastyka związana z arytmetyką czy z inną aktywnością intelektualną. Czy warto tego typu próby w ogóle podejmować, czy to zwiększa efektywność naszego uczenia się? Po trzecie, no właśnie wspominałeś, mam nadzieję, że troszeczkę jeszcze ten wątek pociągniesz za chwilę, o tym, że tak zwana neurodydaktyka oferuje szereg takich wniosków, które mają nam pomagać w uczeniu się. Chciałbym, żebyś odniósł się do nich już tak bardzo precyzyjnie, wskazując je, i jeśli mamy podstawy sądzić, że są szkodliwe bądź przynajmniej nieprawdziwe, to żebyśmy o tym wprost powiedzieli. No i teraz tak, czy warto w ogóle podejmować taki wysiłek, żeby czytać coś na temat tego, jak działa mózg, żeby uczyć się naszego mózgu i czy stąd płynie jakaś wiedza na temat tego, jak się uczyć? Szereg pytań, no spróbujmy się do tego przynajmniej pokrótce odnieść. Tak, może tak na wstępie od ogólnej wiedzy dotyczącej tego, co wiemy o mózgu. Znaczy, pierwsza rzecz, to wiemy o nim znacznie mniej niż nam się wydaje. I stąd też zresztą te mity powstające na gruncie neurodydaktyki, no bo to nie jest takie proste. Połączenie tego, co się dzieje neurochemii, neurobiologii mózgu razem z tym, w jaki sposób się uczymy, wymaga szeregu badań w klasach i nie można tak sobie przełożyć wydzielania się jakiejś substancji w mózgu czy aktywności określonych obszarów na to, co robimy w klasie. To wymaga badań empirycznych. Ten mit 10% mózgu, on jest świetny, to znaczy to jest absolutna bzdura. Ona, jak próbowaliśmy dojść do jej źródeł, pochodzi z jakiegoś artykułu gazetowego z lat 70. i dziennikarz tak napisał, że taki mózg jest potężny, taki zachwycony, tak z 10% go używamy i poszło. W badaniach ankietowych z grubsza 70% ludzi w ogóle nie tylko w Polsce, ale i międzynarodowo to uważa, że to jest absolutna prawda. No, to nie jest prawda. To znaczy to, co wiemy, to, że mózg jest aktywny cały czas, różne obszary z różną intensywnością. To widać nawet na zobrazowaniach za pomocą zarówno metody rezonansu magnetycznego czy EEG. I to nawet widać, jak tutaj na tych obszarach aktywności one się komunikują ze sobą. To też nie jest tak, że tam coś się dzieje tylko w lewej, coś w prawej. To bardziej jest synergia różnych ośrodków mózgu, które się aktywują przy różnych czynnościach. I my nie zrozumieliśmy jeszcze jako ludzie, jako naukowcy do końca, jak to działa. A jak niewiele wiemy, to ja uwielbiam przykład badania Benneta, Millera i Waldforda z 2009 roku, którzy chcieli pokazać, jak my niewiele wiemy, i wykorzystali do tego badania rezonansem magnetycznym. Znają Państwo te badania. To są takie badania, co pokazujemy ludziom na przykład zdjęcie jakichś emocji i oni coś tam im się w mózgu zaświeci i z tego jest wniosek, że na smutek to jest tutaj, a tu jest wesołość. No i wzięto zmarłego łososia, po prostu zdechłą rybę i pokazano mu te zdjęcia i oni udowodnili, że ten zmarły łosoś to jest naprawdę empatyczny, on reaguje na zdjęcia emocji małych labradorków i go to rusza. No oczywiście to nie jest prawda. Oni pokazali tak naprawdę, jak mylące są te skrypty skomplikowane, które mierzą aktywność mózgu. Oni pokazali, z jaką rezerwą należy podchodzić do tych wniosków, z jaką ostrożnością, a już przekładać bezpośrednio tą aktywność mózgu na to, co się dzieje w szkole, jest mitem, jest po prostu błędne. Tak samo z neurodydaktyką. Cała ta teoria na przykład przybliżająca neurony lustrzane, no ona, powiedziałbym, na gruncie nauki
ma szereg wątpliwości, to znaczy są też badacze, które uważają, że to właściwie jest temat trochę ciągle niezbadany, może to w ogóle nie są neurony lustrzane, tylko coś innego, więc no powiedzmy sobie, my ciągle, jeżeli chodzi o badania mózgu, jesteśmy gdzieś daleko. My też współpracujemy mamy kontakt z ośrodkiem psychologii na Uniwersytecie w Oksfordzie i tam profesor Roy Kadosz, jeden z najlepszych neuropsychologów na świecie, który zajmuje się dokładnie tymi badaniami, jak neurobiologia mózgu wpływa na poznanie, proszę Państwa. On nie powiedziałby jednej tysięcznej tak buńczucznych tez, które są w polskich publikacjach na temat neurodydaktyki, jednej tysięcznej. Znaczy on się zajmuje naprawdę tym od strony na najwyższym światowym poziomie, no ale polska nauka idzie tutaj, to znaczy polskie publikacje w zakresie neurodydaktyki idą zdecydowanie dalej. Są dużo odważniejsze, więc tym bardziej z pewną ostrożnością bym na to patrzył. Generalnie, no Jarku. Tak, chciałem cię zapytać, bo użyłeś tego pojęcia neuronów lustrzanych, obalając mit o ich istnieniu, ale może zechciałbyś wyjaśnić, bo może nie wszyscy znają to pojęcie, z czym należy wiązać tę koncepcję neuronów lustrzanych. Tak, to znaczy może bym nie opowiadał co tej teorii, bo jeszcze się Państwu ugruntuję. Generalnie chodzi o to, że mamy w mózgu taki mechanizm, który niejako odzwierciedla zachowania i odzwierciedla pewne schematy, które się dzieją. No i to gdzieś tam neurobiolodzy zauważyli, że być może coś takiego jest i stąd bezpośrednio oparto całą teorię dydaktyki na tym, według neurodydaktyki, co powiedziałbym jest daleko idącą nadinterpretacją. Ale nawet już neurony lustrzane i neurodydaktyka to jest taki temat, powiedziałbym, specjalistyczny, choć masowo znany. Tak jak książkę Neurodydaktyka znają wszyscy, no to tej książki nie zna nikt. Dlaczego? No to jest wydawnictwo PWN, jest mało obrazków, raczej dużo nazwisk w nawiasach z rokiem, więc no się mniej spopularyzowała zwyczajnie niż różne inne popularne publikacje. Ale nawet w zakresie takich bardziej ogólnych tez, jak dotyczących tych dwóch półkul, że tego, że tam jedna jest rozwinięta bardziej niż druga, cała ten brain gym teoria, czyli mówiąca o tym, że możemy wygimnastykować nasz mózg poprzez robienie tych takich nieintuicyjnych rzeczy, czyli na przykład jak jesteśmy praworęczni, to lewą ręką się złapmy za prawe ucho i rysujmy szlaczki, to wtedy nam się rozwinie komunikacja i się będziemy lepiej uczyć. Setki badań empirycznych pokazują, że to po prostu nie jest prawda. To nie działa. To, co działa naprawdę, jakby coś pozytywnego chcieć powiedzieć, to na przykład aktywność fizyczna, ogólne ćwiczenia ogólnorozwojowe, robienie przerw między materiałem. Tutaj też w ogóle wchodzi temat prokrastynacji, tego, żeby oddzielić czas edukacji od czasu przerwy, ale ta aktywność fizyczna, ona jest dobra dla poznania, ale nie jakieś tam, ale te sztuczki to, no, no niestety one są tak samo magiczne jak magia. Chociaż dziękuję. Magia może jest magiczna. Dziękuję Ci, Tomku, za ten ostatni wątek, bo właśnie bardzo mi zależało na tym, żebyśmy obalając pewne mity dotyczące neurodydaktyki, wskazywali jednak też pewne drogi pozytywne, tak? Pewne przykłady tego, co warto robić. Abyśmy mówili nie tylko o tym, w co nie wierzyć, ale też z czego się trzymać. A więc mamy bardzo ważny wniosek. Jakaś magiczna gimnastyka nie pomoże, ale generalnie dobra kondycja fizyczna, robienie sobie systematycznych przerw, dotlenianie mózgu, odpoczynek, skupianie się na nauce wtedy, kiedy to jest czas nauki, to są, myślę, dobre rady dla każdego, kto chciałby się efektywnie uczyć. Idziemy dalej w takim razie. Dwa słowa tylko o tym, to jak ten mózg, w sensie co my wiemy naprawdę na temat, co psychologia kognitywna mówi ogólnie na temat funkcjonowania mózgu. No, jest taki model funkcjonalny, to nie jest model, który fizycznie jest prosty do zilustrowania, ale generalnie dla edukacji tak naprawdę ten schemat, który teraz Państwo widzą, on załatwia ponad połowę tego metod skutecznych, które powinniśmy znać. To znaczy to, że mamy z jednej strony pamięć roboczą, która jest nieprawdopodobnie ograniczona. My mamy tą pamięć roboczą, wiedzą Państwo, ile elementów my jesteśmy w stanie w pamięci roboczej pomieścić naraz? Ile? Jarku, jak myślisz? 100 tysięcy. Pamięci roboczej? 4. Tyle jesteśmy w stanie myśleć o 4 rzeczach, z grubsza. 3, ja mam 4... wrażenie, że z 300 tysięcy wybieram 100 tysięcy. To muszę zweryfikować swój podgląd. Tak, no to w pamięci długotrwałej masz te tysiące, ale w pamięci roboczej my tak naprawdę o konceptach jesteśmy w stanie myśleć zaledwie kilku i to zaledwie przez kilkadziesiąt sekund. Jakie to ma praktyczne znaczenie dla naszego sposobu uczenia się, przemyśliwania spraw prostych, ale też dużych, złożonych? No przede wszystkim takie, że żebyśmy się uczyli skutecznie, to my w tej pamięci roboczej musimy zmieścić
tylko to, czego się chcemy nauczyć i jak najmniej się rozpraszać. Są fajne badania, które pokazują na przykład, że jak telefon komórkowy leży na ławce, to samo to, że on leży, to sprawia, że my uczymy się gorzej. Jak on leży ekranem w dół, to my się uczymy lepiej. No jakby ta pamięć robocza to musi być coś, co musimy wypełnić dzieciom całkowicie. Więc stąd to też nas prowadzi do kolejnych mitów na temat tego chaosu w szkole, tego, że to dzieci muszą biegać po klasie. To jest znowu fajne i takie atrakcyjne, ale prawda jest taka, że no niestety skupienie jest jednym z największych wartości w procesie poznawczym. I teraz to, co ta pamięć robocza robi dalej, to pamięć długotrwała jest śladem myśli. To jest w sumie takie poetyckie, ale to jest idealnie odwzorowuje to, jak wygląda proces poznawczy, że to, co mamy w pamięci roboczej, te kilka elementów tylko na chwilę, to wyziera ślad w pamięci długotrwałej. I później ten ślad jest zacierany, tak jak każdy ślad. Więc jeżeli chcemy, żeby coś było trwałe w pamięci długotrwałej, to musimy ten ślad wydrapać. Tak jak bym chciał wydrapać na ławce w parku swoje imię, to może nie jest zbyt chwalebne, ale jakbym chciał to zrobić, to muszę to wydrapać nożyczkami i później przyjść kolejnego dnia po przemalowaniu ściany i jeszcze raz to wydrapać, żeby to było na pokolenia. I tak nasza pamięć działa dokładnie tak samo, dlatego wszystkie zakuj, zdaj, zapomnij są nieskuteczne. Dlatego też nieskutecznie uczymy na poziomie wyższym, jak mamy blokowe nauczanie. Uczymy czegoś, dzieciaki, studenci się nauczą, zapomną. Jedyną drogą do skutecznego poznania jest wielokrotne przeplatanie się tego samego materiału, wtedy, żeby on się ugruntował. Tomku, kilka ważnych rzeczy tu powiedziałeś na tym jednym slajdzie, który myślę też fajnie buduje nasze wyobrażenie o tym, czym jest ten proces uczenia się i zapamiętywania długotrwałego. Chciałem się do kilku wątków odnieść i cię dopytać. Jeszcze powiedziałeś przed chwilą, jak niezwykle ważna jest rola odpowiedniej koncentracji. Bez koncentracji nie ma mowy o zapamiętywaniu. I teraz niektórzy sądzą, że ich koncentracji sprzyja na przykład cisza, wygaszenie światła, eliminacja wszelkich bodźców zewnętrznych. Inni protestują głośno, mówiąc, bardzo źle mi się uczy, kiedy jest cicho i ciemno, potrzebuję mieć jakieś bodźce wspomagające, na przykład muzyka, na przykład jakieś kolory w tle albo coś jeszcze innego. Czy zgodzisz się z tym, że mamy różną wrażliwość i podatność, jeżeli chodzi o kształtowanie naszej koncentracji względem tych czynników środowiskowych? Czy jest tu pewien uniwersalizm, czy można powiedzieć, że nie? Jednak zawsze cisza i brak tych bodźców rozpraszających bardziej będzie sprzyjało koncentracji niż na przykład muzyka. To jest świetną rzecz poruszyłeś. Mieliśmy o niej za chwilę mówić, ale ona jest świetna teraz. To znaczy, czy ta muzyka pomaga w nauce? To jest temat, który przewija się praktycznie od zawsze i powiem Państwu anegdotę, dowód anegdotyczny osobisty. Jest taka teoria, z pewnością Państwo słyszeli o efekcie Mozarta, prawda? To jest to, że jak dzieciom 3-miesięcznym tam się puszcza muzyka Mozarta, to one się lepiej rozwijają kognitywnie. Było rzeczywiście jedno badanie, które to potwierdzało. No ja też, jak mi się synek urodził, to tak robiłem. Katowałem biedaka muzyką Mozarta po 3 godziny dziennie. Tomasz, to za późno, bo to trzeba w ciąży już puszczać. A to w ciąży też, tak. Nie, no generalnie najpierw tak żonę, później katowałem tego biednego Kubusia muzyką Mozarta. Nieważne, czy na przebijaku, nieważne, czy niech mu leci, niech się rozwija. Z szacunkiem dla Mozarta, to jednak myślę, nie miało wiele wspólnego z katowaniem. Natomiast rozumiem, że nadmiernie często włączałeś się nadmiernie do kompozytora. Tak, tak, mam nadzieję, że nie nabędzie jakiejś od tego, że nie przesadziłem. No rzeczywiście jakby badania nowe pokazują, że po pierwsze nawet ta publikacja, która była z efektem Mozarta, to okazało się nieprawdą. To znaczy okazało się, że oni nie kontrolowali pewnych czynników selekcji i tak naprawdę nawet efekt Mozarta w tych nowych publikacjach nie jest potwierdzony empirycznie. Ale generalnie co do muzyki jest, wracając do tego naszego schematu, no to jeżeli ta nasza pamięć robocza jest taka ograniczona, a my wymagamy skupienia, to tak naprawdę wszystkie dodatkowe bodźce, one są przeciwskuteczne. To znaczy my tak naprawdę, mimo że mi się wydawało na przykład zawsze, że jak pracuję w nocy, puszczę sobie taką rąbankę, to pracuję szybciej, bo tak szybko w klawiaturę uderzam, to jest nieprawda. To znaczy są badania pokazujące, że wszystkie rozpraszacze, muzyka, otoczenie chaotyczne, ono utrudnia nam poznanie, a nie pomaga. Znowu, coś intuicyjnego okazuje się jednak nie do końca prawda. Ale ja cię jeszcze pomęczę, bo umawialiśmy się tak, że będę cię tutaj troszkę do ściany przyciskał, bo jednak walczymy z mitami. Mity są mocno
zakorzenione w naszych głowach i myślę, że nie tak łatwo jednym argumentem je obalić. Więc wróćmy na chwilę jeszcze do tego poprzedniego slajdu. Mówisz o koncentracji, do tego z tym wykresem pięknym, gdybyśmy mogli wrócić. A z wykresem, dobra. Tak. Mówisz o koncentracji. Mówisz, że są badania, które obalają na przykład pozytywny wpływ muzyki. A ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że może komuś trudno byłoby utrzymać czas wymagany na uczenie się bez tej muzyki i o ile muzyka może troszeczkę nas rozprasza albo jakieś inne bodźce z zewnątrz, na przykład ta obecność telefonu i to, że raz na jakiś czas sprawdzę, czy ktoś jakiś komunikat do mnie wysłał albo zajrzę na Facebooka, czy zrobię coś innego, no to pewnie zmniejsza chwilowo efektywność nauki, ale może zwiększa moją wytrwałość w uczeniu się i może zwiększa czas, który w ogóle angażuję w proces uczenia się i powoduje, że ja na tą naukę przeznaczę więcej czasu i będzie to dla mnie mniej uciążliwy i dotkliwy proces, kiedy się uczę na przykład z przedmiotu, który nie jest moim ulubionym i w efekcie uzyskam lepszy rezultat uczenia się. Prawda czy fałsz? No powiedziałbym, że to jest dobry dowód anegdotyczny, to znaczy jeżeli tobie działa... Jakiś pogłos słyszę. Jeżeli tobie działa, Jarku, to znaczy być może jest to u ciebie skuteczne, natomiast jakby badania empiryczne na dużych próbach nie pozwalają powiedzieć, że jest to zasada, to znaczy muzyka lecąca w tle nie ma pozytywnego populacyjnego skutku na skuteczność nauki, ani nawet też na wytrwałość. To jest temat dosyć też dobrze opracowany i są badania, które jasno to pokazują. Czyli w sensie wróćmy, ja jeszcze cię poproszę. Dobrze, czekam. Tak. Czyli populacyjnie nie, ale też jednostkowo nie jest to wykluczone, tak? Czyli nie musi zachodzić też, żebyśmy jakby pokazali to na tych dwóch poziomach, bo mówimy na poziomie jednostkowym, mikro i mówimy potem o pewnych ogólnych zależnościach, pewnych ogólnych prawidłach. Czyli czy zgodzisz się z takim oto sformułowaniem, że o ile nie ma takiej ogólnej zależności, że muzyka może sprzyjać efektywności uczenia się, o tyle pewnie można by znaleźć osoby, w przypadku których taka zależność by zachodziła, tak czy nie? Wiesz, no pewnie można by było znaleźć. I to jest zresztą bardzo ważną rzecz, poruszyłeś w kontekście tego, jak interpretować te wszystkie badania. To znaczy tego, że one dają pewien uniwersalne zasady. One, powiedziałbym, są jednak skuteczne dla zdecydowanej większości ludzi. Tak samo dla zdecydowanej większości nauczycieli. Ale te wszystkie badania podkreślają, że autonomia nauczyciela, czyli to, czy tak naprawdę jak ja uczę, jeżeli mam swoje metody, w których się dobrze czuję, czasem jeżeli one nawet na gruncie psychologii kognitywnej nie są idealnie opracowane, to czasem mamy swoje indywidualne sposoby, którymi robimy coś lepiej. Dlatego też należy w ten sposób myśleć o tych zasadach. Nie jako o, powrocie do jakichś, sztywnych reguł nauczania, tylko do tego, żeby one wspierały nauczycieli i wspierały nas w uczeniu się, w wybieraniu dla siebie optymalnej drogi. Natomiast powiedziałbym, no jeżeli badania pokazują, że muzyka lecąca w tle jest gorsza niż cisza dookoła, no to prawdopodobnie dla mojego mózgu też tak będzie, zresztą można w łatwy sposób to sprawdzić, ale jeżeli ja będę chciał bardzo udowodnić to, że muzyka mi pomaga, to tak się skupię na nauce w tym czasie, że jak ona leci, że rzeczywiście mogę odnieść sukces, czemu nie? Bo muzyka muzyce nierówna, ja pamiętam były kiedyś badane wpływ różnych gatunków muzyki na skuteczność sprzątania, odkurzania podłóg dokładnie i tam wskazywane na to, że w zależności od tego, jakie muzyki słuchamy, to będziemy osiągali różny czas ukończenia tego zadania, jakim jest odkurzanie, ale też dokładność jest różna. Nie chcę tutaj dyskryminować żadnych rodzajów muzyki, ani żadnych gustów, natomiast te różnice były statystycznie istotne i wykazywano także właśnie wpływ, a nie tylko korelacje tych zjawisk. Tu jeszcze tą pamięć długotrwałą chciałem cię zapytać. Pięknie to określiłeś, że ta pamięć robocza to jest ślad myśli i ten ślad trzeba pielęgnować, jeżeli zależy nam na zapamiętaniu tego faktu. Więc chciałem cię zapytać, czy to jest tak, że ta pamięć długotrwała też ulega erozji i że podobne ćwiczenia związane z przenoszeniem elementów z pamięci roboczej do pamięci długotrwałej trzeba też wykonywać, jeżeli chodzi o tę pamięć długotrwałą, czyli po pewnym czasie trzeba sobie tę wiedzę odświeżać, tak, przypominać, ugruntowywać. I czy jest tutaj takie ryzyko, że w momencie, kiedy sięgamy po pewne zasoby wiedzy do pamięci długotrwałej, to one pod wpływem tej erozji, która nastąpiła w międzyczasie, nabyliśmy pewne doświadczenia, przeszliśmy pewną drogę życiową, że być może my wyciągamy z tej pamięci długotrwałej coś nieco innego, niż myśmy tam coś wkładali, nie wiem, 2, 3 czy 10 lat temu,
i że powołujemy się na naszą pamięć, a przecież my ją pielęgnujemy, przecież my ćwiczymy, my pracujemy z użyciem tej metody, albo uczymy, zdobywamy nową wiedzę, korzystając cały czas z tego z samego zasobu wiedzy podstawowej. Czy istnieje ryzyko tego, że z pamięci długotrwałej no, wyjmiemy coś jednak przekrzywionego, pokracznego względem tego, co jest faktycznym zasobem wiedzy, coś nierzetelnego, nieobiektywnego i czy temu można jakoś przeciwdziałać? Tak, to znaczy nieprawdopodobnie wiedza długotrwała się zaciera. Jest zresztą bardzo popularna taka krzywa zapominania, która mówi o tym, że my tak naprawdę w momencie, w którym się czegoś nauczymy, no to pamiętamy to, natomiast to bardzo szybko się zaciera, taki ulega po prostu zatarciu. Kiedy przypomnimy o tym kolejny raz, to zaciera się troszkę wolniej. Kolejny raz jeszcze wolniej, aż w końcu, jeżeli przypomnimy sobie coś kilkukrotnie, to zostanie z nami praktycznie na zawsze. Ale też bardzo ciekawa rzecz odnośnie przywoływania z pamięci, że to jest element, który jest niedoceniony, a badania pokazują, że on jest najważniejszy. To znaczy dla nas, jak myślimy o uczeniu się, to ten element, w którym my coś, nie wiem, czytamy i wkładamy do tej pamięci długotrwałej poprzez myślenie o tym, to jest element kluczowy dla edukacji. Badania pokazują, że tak nie jest. Kluczowym elementem dla edukacji nie jest moment, w którym my wkładamy, tylko moment, w którym my odzyskujemy. Wtedy dzieje się najlepsze zapamiętanie. Dlatego na przykład badania, tak najprostsza rzecz w edukacji, jakbym miał powiedzieć jedno zdanie, no to jest, jeżeli zadajemy dużo pytań, to wówczas mamy lepsze wyniki edukacyjne. Nauczyciele, którzy zadają dużo pytań, czyli oni jakby stymulują odzyskiwanie z pamięci długotrwałej, przypominanie sobie, to jest rzeczywista wartość tej edukacji. Dlatego o tym nie wolno nam zapominać. To znaczy nie wolno nam zapominać, że uczenie się to nie jest czytanie podręcznika, ale to jest przede wszystkim coś innego. Przede wszystkim przypominanie sobie i wtedy ten postęp edukacyjny jest największy. Tomku, z tego co mówisz, to ja biegnę krok do przodu i też proszę cię o odniesienie się do tego. Czy to oznacza, że poza tworzeniem warunków do przyswajania wiedzy, równie ważne jest tworzenie warunków w procesie uczenia się do wykorzystywania tej wiedzy, do przywoływania tych faktów i wiedzy nabytej właśnie z naszej pamięci, aby móc je użyć? I czy mamy wiedzę na temat tego, które z metod przywoływania właśnie tej wiedzy z pamięci najlepiej się sprawdzają, jeżeli chodzi o właśnie utrwalanie tej wiedzy? Czy na przykład taką samą skuteczność osiągniemy po prostu powtarzając to, co wiemy, czy na przykład używając tej wiedzy w zadaniu praktycznym? Bo jednym z takich też rozpowszechnionych opinii na temat procesu uczenia się jest to, że znacznie bardziej tak zapamiętujemy to, co zrobiliśmy sami, niż to, czego po prostu się nauczyliśmy na pamięć i powtórzyliśmy. Czy to jest prawda, czy nie i czy w związku z tym w procesie edukacji powinniśmy dbać o narzędzia, miejsce, czas na to, aby tą wiedzę w sposób praktyczny móc z pamięci wydobyć i wykorzystać, prezentując, jak z niej korzystamy? To nawiązuje troszeczkę do teorii starej jak świat w edukacji, ale powiedziałbym, która nie jest totalnym mitem, ona jest taką półprawdą, czyli do stożka wiedzy, cone of learning. Edgar Dale w 1946 roku, my się zbieraliśmy, dopiero Edgar Dale opublikował ten cone of learning, którym jakby intuicja jego jest dosyć prosta i logiczna, to znaczy im bardziej angażujące jest zajęcie, tym my się lepiej uczymy. Ja przytoczę tutaj bardzo fajny eksperyment, który zrobiono w Japonii, dotyczył lekcji chemii bodajże, w którym losowo rozlosowano klasę i ten sam temat był omawiany w połowie przypadków za pomocą takiej, nazwijmy to, tradycyjnej lekcji, tylko że dobrze przeprowadzonej. To była lekcja, w której prezentowano reakcję chemiczną, prezentowano zdjęcia tej reakcji, omawiano to, zadawano pytania, naprawdę tak wprost. A druga opcja to była taka, że zrobiono eksperyment, dzieci same latały z probówkami, rozlewały, ta reakcja była. I później poproszono obie te grupy o to, żeby spisać na kartce papieru, co oni zapamiętali z tych zajęć. No i co się okazało? Okazało się, że cone of learning jest prawdziwe, bo te zajęcia angażujące, te dzieciaki zapisały tam po dwie strony średnio tego tekstu o tym, co było na tych zajęciach. Natomiast jak się okazało,
ci, którzy byli na tej prawdziwej lekcji, zapisali tam tylko, nie wiem, pół strony, ale za to zapisali, co tam zapisali? Zapisali reakcję chemiczną. Zapisali, jakie substancje się połączyły, co z nich wynika, do czego się to używa i jak to się używa w przemyśle. Natomiast ci, którzy byli na tym lekcji eksperymentalnej, oni byli w ogóle zafascynowani i oni napisali tak, no tak, jak wlejesz żółte do zielonego, to powstaje, żółte do niebieskiego, to powstaje zielone, dobrze powiedziałem? Chyba tak. Żółte do niebieskiego, to powstaje zielone, a kiedy te ciecze się zmiesza, to jest takie a później jeszcze Józek sobie wylał, rozbił probówkę, pan wtedy się zrobił czerwony i powiedział cholera, a z kolei Marysia poprawiła sobie bluzkę i generalnie pytanie tak naprawdę, co my chcemy uzyskać, czy głębokie zrozumienie, czy nie. Ja absolutnie nie jestem przeciwko eksperymentom. Powiedziałbym, że one są wspaniałe jako wsparcie procesu dydaktycznego. Problem w tym, że w tej takich nowych trendach w edukacji, które zakładają w ogóle wywrócenie tych lekcji, my gubimy najważniejsze, wylewamy dziecko z kąpielą. Bo zastępujemy proces poznawczy wyłącznie zabawą. Byłem w zeszłym tygodniu na takiej konferencji Edukacja dla przyszłości, ogromnej samorządowej konferencji, tam kilkaset osób było po pandemicznie, aż było dziwnie zobaczyć żywych ludzi i tam było między innymi te firmy się wystawiały, te co oferują dla szkół takie właśnie narzędzia, sposoby, jakaś klasa przyszłości i wchodzę tam, a patrzę, a ci ludzie w jakichś rękawicach w ogóle próbują trafić zdalnie jakimiś próbówkami do siebie, żeby zrobić jakąś reakcję. I pytanie, czego oni się tam uczą? No jeżeli się czegoś uczą, to okej, ale ja nie wiem czego. Inna sprawa, że technologia jest w stanie w sposób fantastyczny i eksperymenty wspierać proces dydaktyczny. My to w ekonomii widzimy szczególnie, tak? Mówimy o popycie podaży, a możemy poczuć ten popyt podaż w eksperymencie, ale nie wylejmy dziecka z kąpielą, tak jak to się dzieje w tych wszystkich przebudzonych, odrodzonych szkołach. Skąd to się bierze? To się bierze z konstruktywizmu, czyli z tego, jak wierzymy, że mózg ludzki pozyskuje nową wiedzę. I fakt, mózg ludzki, czy jeżeli zadamy pytanie, czy mózg ludzki uczy się przez doświadczenie? Tak, uczy się przez doświadczenie. Ale jeżeli zadamy pytanie, czy to, że odkrywanie samemu wszystkiego w procesie dydaktycznym jest skuteczną drogą do tego, żeby się nauczyć, ale też nauczyć się tego krytycznego myślenia, tych innowacji, zaraz do niego przejdziemy, odpowiedź brzmi nie, to nie jest skuteczna droga. Konstruktywizm, czyli Piaget, Wygocki, okej, ale to nie jest droga skuteczna. Badania są na ten temat spójne. Skuteczne jest prezentowanie nowej wiedzy za pomocą schematów ustrukturyzowane, tak żeby nie było tego chaosu, żeby rzeczywiście ta wiedza była skupiona i wielokrotne powtarzanie tego, przywoływanie tego w różnych kontekstach, czyli na przykład w kontekście eksperymentu, w kontekście prezentacji, w kontekście doświadczenia, ale nie na odwrót. Nie wylejmy dziecka z kąpielą w edukacji. To jest droga, ślepa uliczka, w którą zapędziło się bardzo wiele nurtów, które próbują tę edukację rewolucjonizować. Czyli jak rozumiem, jest dużym niebezpieczeństwem zastępowanie wiedzy, prezentowania wiedzy, utrwalania tej wiedzy eksperymentem, natomiast znacznie mniejszym niebezpieczeństwem jest rozwijanie tej wiedzy i dążenie do tworzenia nowej wiedzy w oparciu o wiedzę już ugruntowaną, ustrukturyzowaną, skonceptualizowaną, kiedy dodatkowo wykorzystamy metody eksperymentalne. Czyli zanim ten uczeń sięgnie po próbówkę, musi wiedzieć, co w niej jest, jakie są potencjalne skutki połączenia w niewłaściwej kolejności substancji, które stoją przed nim i czego może się spodziewać po tej reakcji. No bo jak rozumiem, ta wiedza też jest potrzebna do tego, aby móc właściwie zinterpretować wyniki zastosowania metod eksperymentalnych, żebyśmy rozumieli i wiedzieli to, czego, co zostanie. Więc wracamy do tych pytań, które częściowo już ich dotknęliśmy. Więc tak, te właśnie, mamy ogarnięte. Jest bardzo dużo jest takich poglądów, jakiś nauczyciele dyskutują, zresztą my w środowisku akademickim też często dyskutujemy o tym, nie ukrywajmy, jaki ma być stopień optymalnej, powiedziałbym, indywidualizacji sposobów uczenia się względem pewnych preferencji ucznia, pewnych jego świadomych czy nieświadomych stylów uczenia się, czy wszystkich uczymy tak samo, czy mamy dawać pewną dowolność wyboru tych metod uczenia się, na przykład studentom i weryfikowania tych efektów wiedzy. No, to też dotyczy na przykład tak, kwestii tych właśnie organów, którymi posługujemy się, żeby się uczyć efektywnie. Jedni są wzrokowcami, inni wolą słuchać. Czy tak faktycznie jest i czy należy na tym poziomie różnicować w ogóle przekazywanie wiedzy studentom, uczniom? I to dotyczy nas samych. Jak my się mamy czegoś nauczyć, nie wiem, instrukcji obsługi nowego urządzenia.
No, wchodząc na ten grunt innowacyjności, prawda? Od tego, jak szybko zaimplementujemy technologię, czyli od szybkości i skuteczności absorpcji technologii, będzie zależała także nasza zdolność innowacyjna, czyli czy my będziemy w stanie tworzyć nową technologię. I teraz, czy my możemy sobie pomagać w tym procesie, na przykład właśnie wdrażania nowej technologii na tym poziomie, czy my mamy, nie wiem, testować tą technologię słuchając, czy oglądając, czy właśnie praktykując w tym, jak działa ta technologia, czy tylko czytając o tym, czy to w ogóle ma znaczenie jakiekolwiek, Tomku. Tak, dochodzimy do tematu, jak naprawdę nauczyć innowacyjnego i tego krytycznego myślenia, ale podstawą do tego jest zrozumienie, że ten mózg działa naprawdę w taki sposób dosyć prosty, jeżeli chodzi o nasze poznanie. Jest to coś takiego, co się nazywa kodowanie dualne. Ono polega na tym, że jedyną drogą do tego skutecznego wypełnienia tej pamięci roboczej, która była na tej poprzedniej grafice, jest tak naprawdę dostarczenie wiedzy w sposób symultaniczny za pomocą schematu i konsekutywnej opowieści o nim. To jest wtedy, my mamy tak naprawdę takie dwie pamięci robocze. Jedna umie dekodować to, co widzimy, a druga umie dekodować to, co słyszymy, i kiedy to jest spójne, wtedy poznanie jest najskuteczniejsze. Dlatego niestety te teorie o tym, że my jesteśmy wzrokowcami czy słuchowcami, to jest prawda, że my lubimy różnie się uczyć, różnymi stylami, ale kiedy znowu zapytamy, czy na przykład dostosowanie stylu uczenia się do preferencji ucznia, czy przynosi korzyści poznawcze? Nie. To jest jeden w Polsce z najbardziej rozpowszechnionych mitów edukacyjnych i nauczyciele tracą nieprawdopodobnie dużo czasu w Polsce na to, żeby dostosowywać treści. To nawet w pewnym momencie było promowane przez ministerstwo, podczas kiedy badania empiryczne są spójne, nie tylko nie ma dowodów, że to jest skuteczne, ale to powoduje szkody poznawcze. Zresztą nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak pokazywałem te metaanalizy, które są dostępne, to tutaj Willingham popełnił taką całą książkę The Myth of Learning Styles, czyli mit stylów uczenia się, w którym znowu przytacza setki badań pokazujących po prostu błędy w założeniach z tym związanych. I znowu to jest coś, co wydaje nam się intuicyjne, a w praktyce wydaje nam się, że uczymy w sposób innowacyjny, że uczymy w sposób taki, który zwiększa możliwości poznawcze, a tak wcale nie jest. I takie same mity dotyczą tak naprawdę samego poznawania tych takich kompetencji, nazwijmy je XXI wieku, chociaż w sumie mamy już, jesteśmy w tym XXI wieku dosyć zaawansowani, więc myślę, że powinniśmy już myśleć o drugiej połowie albo o XXI wieku, jeżeli chodzi o kompetencje. Tomku, ale chciałem cię spytać, bo powiedziałeś rzecz, która powinna nas chyba mocno zastanowić, że nie tylko no, ta próba dostosowywania sposobów uczenia do tych celów poznawczych, to jest nieskuteczne i to po prostu nie przynosi pozytywnych rezultatów, ale powiedziałeś coś więcej, że to może być szkodliwe. Dlaczego? Jakich negatywnych efektów możemy oczekiwać? Tak, były badania, które pokazują, że po pierwsze dzieciaki budują sobie bariery poznawcze, bo im się wydaje, że w określony sposób tylko się uczą i jakby zamykają się na to takie jakby uczenie wszystkimi zmysłami poznawczymi naraz. W przypadku tej wiedzy, nazwijmy ją, która wymaga włożenia czegoś do pamięci długotrwałej, to jest przede wszystkim kanał wzrokowy i słuchowy naraz. No w przypadku czynności, takich jak na przykład jazda na rowerze czy chirurg, który operuje, dodatkowo jest ten kinestetyczny aspekt. Natomiast badania pokazują, że to ograniczenie jednych kanałów względem innych traci ogrom czasu nauczyciela, przez co sprawia, że edukacja jest nieefektywna i buduje właśnie bariery poznawcze, bo dzieci myślą, że się nie nauczą jakimś sposobem, więc się nauczą tylko innym. I to też nie jest dobre. A może jest tak, znowu spróbuję cię troszeczkę tutaj sprowokować, a może jest tak, że dzięki temu, że dzieci rozpoznają te swoje style uczenia się, to prędzej czy później dochodzą jednak do pewnego stylu, z którym jest im może najprzyjemniej. Może on niekoniecznie faktycznie wyróżnia się jakąś tam nadzwyczajną efektywnością w procesie uczenia się, ale dziecko zdobywa przekonanie, że umie się uczyć, a więc być może to buduje motywację do uczenia się, a więc być może to także skutkuje zwiększeniem przyjemności z procesu uczenia się, kiedy no, może uczymy się nie tego, co byśmy chcieli, ale przynajmniej uczymy się w sposób, jaki lubimy. Prawda czy fałsz?
No fałsz. To znaczy, ja bym się na pewno najlepiej uczył, jakbym leżał na łóżku pływającym masowany ze słuchawkami na uszach. To już były takie pomysły, ten SITA Learning System, czy jakieś takie czary. No, no dobrze, tylko po pierwsze badania pokazują, że satysfakcja z edukacji jest wtedy, kiedy my mamy postęp edukacyjny prawdziwy. I z drugiej strony badania pokazują, że najlepszą metodą jest to kodowanie dualne, bo tak po prostu działa nasz mózg. I to chyba nie jest kwestia jednak indywidualna. Nasze mózgi, to też badania psychologii kognitywnej jasno pokazują, że my jesteśmy do siebie bardzo podobni względem naszej konstrukcji, tego jak poznajemy świat. Nasz mózg jest niesamowicie plastyczny i rzeczywiście te niektóre czynności, które robimy, czy określony sposób, buduje określone obszary naszego mózgu. Natomiast najskuteczniejszym, jeszcze raz, i to naprawdę już jest, powiedziałbym, bezdyskusyjne w literaturze, to jest ten sposób, który angażuje jednocześnie wszystkie zmysły, które są dedykowane danemu zagadnieniu. W przypadku takiej wiedzy, nazwijmy to tradycyjnej, ale nie mówię o wiedzy w znaczeniu kucia na pamięć, tylko w znaczeniu również umiejętności i również krytycznego myślenia, to jest przede wszystkim bodziec wizualny, werbalny i razem przetwarzanie tego w pamięci roboczej jako pewne schematy, czanki tak zwane. Czyli jeżeli uczymy się o synestezji zmysłów, to warto być właśnie na tym materacu wodnym i poddawać się masażowi i słuchać przyjemnej muzyki, bo wtedy doświadczamy tej synestezji, o której się uczymy. Ale to jest, drodzy Państwo, tylko bardzo szczególny przypadek, który nie uprawnia, że ten sposób, i to jest ten dowód anegdotyczny, który staramy się, powiedziałbym, tutaj trochę dyskredytować jako metodę dowodzenia czegokolwiek. Dowody anegdotyczne są bardziej anegdotami niż dowodami. Dowody faktyczne wynikają właśnie z dobrze zweryfikowanych badań naukowych realizowanych metodami ilościowymi na dużych i dobrze opisanych próbach. Dobrze, zatem ten mit odkładamy na bok. Style uczenia się to nie jest coś, czemu warto poświęcać uwagę w procesie uczenia się. No dobrze, no to zaraz, bo okaże się, że nic tylko kuć i kuć i kuć, przypnął nam łatkę, coś już zresztą miało niekiedy miejsce, że promujemy szkołę pruską, że trzeba siedzieć grzecznie w ławce, koniecznie być bardzo wyprostowanym i tylko wkuwać. Jak się uczyć? Jak się, Tomku, uczyć? Jak warto się uczyć? Czy na przykład zamiast takiego właśnie zapamiętywania faktów może lepiej uczyć się krytycznego myślenia? A może jednak da się zrezygnować, słuchaj, z tego zapamiętywania. Po co zapamiętywać, obciążać pamięć? Ty mówiłeś o tym, że ta nasza pamięć robocza jest w stanie pomieścić zaledwie kilka informacji. Jeżeli chcemy ją przerzucić do tej pamięci długotrwałej, to musimy ryć i ryć i ryć. Tym rysikiem ten ślad odpowiednio tam zaznaczać. No dobrze, no ale w końcu ten cały mózg będziemy mieli w bruzdach. Już tam nic nie będę w stanie odnaleźć w tej głowie, bo mam tak tymi pantofelkami, tymi pierwiastkami, wiesz, i tymi dorzeczami największych rzek po prostu na świecie zapakowaną tę pamięć, że potem jak idę do prawdziwego życia po szkole, to tak naprawdę nie jestem w stanie tam się dogrzewać tej wiedzy użytecznej, tak? I jestem człowiekiem trochę wyabstrahowanym z prawdziwego życia społecznego czy gospodarczego. Więc czy to uczenie się, zapamiętywanie faktycznie jest tak ważne, no i jak pomagać uczniom, słuchaj, żeby oni właśnie w tym procesie uczenia się nie zaprzepaścili szansy na kształcenie swoich umiejętności, rozwiązywania problemów i też uczenia się przez całe życie, a nie tylko w tym procesie szkolnym, żeby zrozumieli, że wyjście z murów szkoły to nie jest koniec uczenia się, ale to jest tak na dobrą sprawę dopiero przygotowanie do uczenia się przez całe życie. Znaczy, po pierwsze, pamięć ludzka jest nieskończona, to znaczy my jeszcze, może nie jest nieskończona, ale nie znaleźliśmy jeszcze granic tego, co jesteśmy zapamiętać w stanie. Tym naszym ograniczeniem, tym wąskim gardłem, uchem igielnym, to jest ta pamięć robocza, to jest nasze wąskie gardło, natomiast to, co jesteśmy w stanie pamięcić w pamięci długotrwałej, dalej nie mamy tego granic, więc ja bym się po pierwsze nie martwił, że tam będzie za dużo. Jak tam będziemy znali i pantofelka, i do rzeczy Amazonii, to nic tam się nie stanie. Natomiast to, co się stało przez ostatnie lata, to jest jakaś potężna dyskredytacja uczenia się pamięciowego w opozycji do innowacyjności, kreatywnego myślenia, krytycznego myślenia. No to jest
To jest z założenia błąd. To znaczy zastanówmy się, co to jest krytyczne myślenie. To nie jest opozycja. Tak samo jak mamy tą taksonomię Bluma, która de facto nam pokazuje różne warstwy poznania, to taksonomia Bluma nie jest hierarchią. To jest po prostu taksonomia. I nawet Blum fajnie powiedział o tym swoim dziele, że on napisał książkę, która jest najczęściej cytowana, a najrzadziej czytana i rzeczywiście niezrozumiana. Proszę Państwa, co to jest w takim razie to krytyczne myślenie? No, krytyczne myślenie, tu się odwołam znowu do Willinghama, który w psychologii kognitywnej jest absolutnym bogiem. Willingham definiuje to w ten sposób, to znaczy podobnie jak przy prostych, rutynowych problemach, w których musimy, nie wiem, odtworzyć słówka czy zrobić jakieś czynności, tak samo przy problemach złożonych możliwość krytycznego myślenia daje nam tylko i wyłącznie głęboka wiedza w danej dziedzinie. Pokażę Państwu teraz przykład, akurat aktualny, covidowy. Teraz, przepraszam, otworzyłem właśnie, na niego wpadłem, ale uważam, że jest kapitalny. To jest akurat jakiś wywiad z profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Romana Zielińskiego, który pracuje na wielu uniwersytetach, dotyczący szczepionki genetycznej Pfizera i testów PCR. I proszę Państwa, otwieramy to. No, my jesteśmy z Jarkiem, pracujemy na uczelni, prawda? Czytamy te artykuły naukowe w kółko. No to otwórzmy sobie dowolny fragment, dowolny akapit, proszę bardzo. Uwaga, przeczytam ze trzy zdania. Oprócz cytycyny 1 wytwarzana jest również cytycyna 2, której rola polega na osłabieniu reakcji immunologicznej matki przeciwko zagnieżonemu zarodkowi w błonie śluzowej macicy. Istnieje homeostaza pomiędzy cytycyną 1 i cytycyną 2, które są białkami związanymi z rozrodczością. Wykazano, że podczas infekcji przez wirus grypy również wydziała jest cytycyna. Delikatna homeostaza może być w znacznej mierze zakłócona. Białko S koronawirusa są homologiczne i tak dalej. Co z tego wynika? Przeczytałem cały ten artykuł. Że w dużym skrócie i przepraszam, upraszczając, że szczepionki są bardzo niebezpieczne. Ja, mimo że zajmuję się czytaniem artykułów naukowych na co dzień, nie jestem w stanie krytycznie ocenić tej informacji. Musiałbym być biologiem, genetykiem, żeby być w stanie to zweryfikować. Znowu Polska Akademia Nauk wydała kontrodpowiedź na wskazująca błędy w rozumowaniu. A na to profesor Zieliński jeszcze raz odpowiedział. Więc proszę Państwa, to nie jest zewnętrzna umiejętność, to krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie jest przywiązane do dziedziny, więc jeżeli my chcemy być krytycznymi myślicielami, musimy posiadać głęboką wiedzę w danej dziedzinie. Na nic nam będzie googlowanie. Kto z nas nie słyszał tego od albo dzieci, rodziców, albo od naszych znajomych? No dzisiaj przecież mamy internet, po co uczyć budowy pantofelka, jak ja sobie mogę wpisać pantofelek w Google i wszystko będzie dobrze, tak? Po co się uczyć literatury, skoro ja mogę sobie wpisać koń trojański i wyskoczy mi koń, tylko być może wygoogluję niechcący stadninę, a nie literaturę. I dokładnie w ten sposób należy myśleć. Mogę pokazać Państwu bardzo fajny eksperyment związany z krytycznym myśleniem z lat 60. Ja myślę, że za chwilę, Tomku, cię poprosimy. Bardzo, bardzo podziałałeś na naszą wyobraźnię, oczywiście sięgając po przykład z górnej półki, gdzie nieznajomość podstawowych pojęć, tak, a więc właśnie po prostu terminologii danej dyscypliny wiedzy dyskwalifikuje nas jako osoby, które mogą w ogóle próbować myśleć krytycznie na dany temat. Mamy tego liczne przykłady w szkołach, na uczelniach, ale także w naszym życiu, myślę, codziennym, kiedy próbując uczestniczyć w dyskusjach na bardzo fachowe tematy, można się skompromitować, sięgając nawet po niewłaściwe właśnie pojęcia, z nieznajomości tych pojęć. Przywołałeś taksonomię Bluma, być może Państwo już zdążyli sobie wygooglać. Warto zwrócić uwagę właśnie, że ta taksonomia Bloomia, czyli klasyfikacja pewnych celów, które przyświecają procesowi nauczania się, dotyczy trzech różnych sfer, tak, i poznawczej, i emocjonalnej, i psychomotorycznej. I ona często, jak Tomek wspomniał, no jest w sposób błędny pokazywana jako pewna hierarchia, priorytetyzacja celów nauczania się, gdzie za zdobyciem wiedzy i zrozumieniem takim rzekomo celem wyższej rangi ma być umiejętność analizy, potem syntezy i wreszcie ewaluacji tej wiedzy, a więc krytycznego myślenia. Podkreślmy raz jeszcze, to jest taksonomia, a więc zbiór właśnie szufladek, w których te cele zostały powkładane. To jest pewna struktura tych celów, a nie w żaden sposób ich hierarchia. Tomek bardzo fajne przykłady pokazuje tego,
jak można sobie zupełnie uniemożliwić tak, tą krytyczną analizę, krytyczne myślenie poprzez nieznajomość podstawowych faktów i zależności. Tomku, obiecałem, że pokażesz jeszcze jeden ciekawy przykład, o to bardzo proszę. Ja bardzo lubię to badanie Simona de Grota i Chase'a z lat 60., które pierwszy raz tak naprawdę psychologowie zaczęli się zastanawiać, gdzie jest źródło tego geniuszu, tego krytycznego myślenia, tego problem solvingu, czyli rozwiązywania złożonych problemów. No i w tamtych czasach popularne były bardzo szachy, więc zebrano grupę arcymistrzów szachowych i zebrano grupę, nazwijmy ją sobie dla naszych celów, grupą normalnych ludzi. No, przyznają państwo, arcymistrz szachowy to jest ktoś, kto widzi parę ruchów do przodu, umie znajdować rozwiązania trudnych problemów, no to jest naprawdę krytyczny myśliciel, to jest rozwiązywacz problemów, no o takie kompetencje nam chodzi. No więc wzięto te dwie grupy pod uwagę i następnie poproszono ich o zrobienie kilku zadań, eksperymentów. No i pierwszy z nich zróbmy sobie razem tutaj, podczas tego seminarium. Ja pokażę Państwu planszę do gry w szachy i będę miał prośbę, żeby Państwo zapamiętali układ figur na tej planszy. Dobrze, tylko nie robimy screenów, tylko po prostu spróbujmy zapamiętać jak najwięcej figur. Będziemy mieli na to 4 sekundy. Uwaga, czas start. Dziękuję bardzo. Jarku, ile figur zapamiętałeś? Mam pytanie. Zmutowany jesteś. O, przepraszam, zmutowany jestem. Nie, skupiłem się na poleceniu i kompletnie nie skupiłem się na zapamiętaniu tych figur. Przyznaję. Okej, okay, pamięć robocza widzę tutaj. Okej, okay. Generalnie... Było więcej niż 4 bodźce tym razem i moja pamięć była całkowicie wypełniona. Rozumiem. Generalnie jak arcymistrzowie szachowi rozwiązują to zadanie, to oni pamiętają wszystko. Naprawdę, wystarczy 2-3 sekundy i oni pamiętają tą planszę. Wow. A zwykli ludzie? Maksymalnie 3-4 figury, niektórzy troszkę więcej, zwykle ci, co grają w szachy. No dobra, to zrobiono kolejny eksperyment. Rozrzucono te pionki na planszy w sposób losowy, po prostu je pomieszano. I co się okazało? Okazało się, że nagle arcymistrzowie szachowi nie pamiętają dużo więcej niż zwykli ludzie. Okej, okay. To zatem gdzie tkwi geniusz arcymistrzów szachowych? Dano arcymistrzom szachowym i zwykłym ludziom do zagrania inną grę, mianowicie Go. Go to jest taka gra, w której komputer chyba jeszcze później pokonał człowieka niż szachy. Też taka naprawdę wymagająca bardzo rozwiązywania problemów, innowacji, znaczy takiego krytycznego myślenia. I okazało się, że arcymistrzowie szachowi nie byli nijak lepsi w Go, jeżeli nie grali wcześniej w Go, niż zwykli ludzie. Proszę Państwa, gdzie tkwi geniusz arcymistrzów szachowych? Co zresztą, jeżeli Państwo oglądali świetny serial Gambit Królowej, niedawno popularny bardzo, to tam zresztą to widać, jak wygląda nauka gry w szachy. Proszę Państwa, arcymistrzowie szachowi pamiętają dziesiątki tysięcy układów figur i ruchów, schematów rozwiązań. I tu dochodzimy, proszę Państwa, do kwintesencji tego, czym jest krytyczne myślenie, czym jest innowacyjność, sposób innowacyjnego myślenia. Jest pewnym schematem pozaschematycznego myślenia. Jest czymś, czego jesteśmy w stanie się nauczyć, bo pamięć to nie są tylko proste fakty. To nie jest rozwinięcie liczby pi 3, 14, 15, tylko pamięć to jest to, jak ja podchodzę do rozwiązywania problemów, jak ja umiem się zmierzyć z tym, że ja łączę różne schematy. Czym jest matematyka wyższa? Jak Państwo spojrzą na matematyków wyższych na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, na pierwszym roku przychodzą, zresztą u nas na Wydziale też to widzimy na wykładzie z analizy matematycznej, przychodzą i są, jeżeli nie byli wcześniej wyedukowani tak bardzo w tej dziedzinie, tylko powiedzmy sobie taka student o średnim poziomie kompetencji matematycznych, są rozłożeni, bo widzą dowód na 5 tablic i są rozłożeni, nigdy tego nie zrozumiem. Ale co jest w tych dowodach tak naprawdę takiego wyjątkowego? Jak wynajdują matematycy dowody, twierdzeń, rozwiązania zadań? Uczą się schematów myślenia, podstawień, przekształceń, trików, które stosują do tego, żeby rozwiązać problem. I teraz niech Państwo zobaczą, to jest istota. Pamięć to nie są proste fakty, to są przede wszystkim złożone struktury rozwiązań problemów. I to jest ta innowacyjność, której możemy uczyć. My to nazywamy fachowo, w innowacyjnym nauczaniu nazywa się to transferem głębokim, czyli to, że my uczymy pewnych schematów myślowych, my łatwo implementujemy je do problemów podobnych, ale kiedy problem jest dalszy, to nam to trudno jest połączyć, trudno nam jest przenieść schemat, którego używamy we wzorach skróconego mnożenia, na to, co robimy
robimy w sklepie meblarskim czy w sklepie z materiałami budowlanymi. Ale to jest możliwe, jeżeli uczymy dobrze schematów myślenia, a nie kiedy szkoła jest chaotyczna i dzieci biegają po klasie i odkrywają same świat. Nie, skuteczne nauczanie to jest wprowadzanie wiedzy małymi paczkami, uczenie schematów myślenia, wielokrotne powtarzania, a później przywoływanie tej wiedzy i stawianie coraz trudniejszych problemów, aż w końcu wyfrunie nam z gniazda ta edukacja i będziemy w stanie sami te problemy, złożone nawet bardzo, rozwiązywać. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tym, co mówi Tomek, nie ma żadnej dyskryminacji ani krytyki innowacyjnych metod nauczania. Jest tylko krytyka niewłaściwego ich używania. Tego, jeżeli one służą atrakcyjności lekcji, atrakcyjności zajęcia czasu uczniowi, studentowi, pracownikowi, bo pamiętajmy, że te same problemy dotyczą nie tylko uczenia w szkołach, ale na przykład są powszechnie spotykane na rynku usług szkoleniowych, gdzie niekiedy forma szkolenia, atrakcyjność interakcji trenera z osobami szkolonymi jest ważniejsza, jest na pierwszym miejscu, a gdzieś treść i efekty edukacyjne schodzą na drugie miejsce. Więc nie ma nic złego w tych innowacyjnych, kreatywnych metodach właśnie zdobywania wiedzy i potem kształcenia umiejętności ich faktycznego wykorzystania, o ile one uczą rzeczywistych mechanizmów, schematów poznawczych, rozwiązywania złożonych problemów. Zobaczcie Państwo, tak pomyślałem sobie przez analogię do tej gry szachowej, że z podobnym zjawiskiem mamy często do czynienia w dosyć prostych sytuacjach dnia codziennego. Na czym bowiem polega na przykład przewaga kierowcy doświadczonego nad kierowcą niedoświadczonym? Przecież to doświadczenie to nic innego jak wiedza wynikająca z uczestnictwa w wielu bardzo złożonych sytuacjach drogowych i na podstawie analizy różnych faktów, okoliczności, sytuacji jesteśmy w stanie podjąć lepszą decyzję, korzystając właśnie z tych schematów, których się nauczyliśmy, ze schematów decyzyjnych, niż może to zrobić kierowca niedoświadczony. I tu znajomość przepisów ma oczywiście fundamentalne znaczenie. Musimy wiedzieć, co wolno, czego nie wolno, czy powinniśmy się w ogóle spodziewać, czy ktoś nam z tej drogi podporządkowanej wyjedzie, czy nie, bo musimy umieć przeczytać ten znak, ale potem musimy też wiedzieć, jak zareagować w sytuacji, kiedy ktoś jednak, pomimo tego, że nie miał pierwszeństwa, to pierwszeństwo na nas wymusił. I to doświadczenie to jest wiedza na temat potencjalnych skutków, następstw różnych decyzji, które w tej sytuacji można podjąć. Dzięki Tomku za te obrazowe przykłady. Myślę, że one fajnie pokazują właśnie, że pamiętajmy, to nie tylko proste fakty, ale przede wszystkim złożone struktury, których elementem jest także kontekst. I przenoszenie takie bezrefleksyjne właśnie pewnego zbioru faktów z jednego kontekstu w inny kontekst może czynić więcej szkód niż pożytku, jeżeli my nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego kontekstu. Tak, dokładnie. Jak powstają wynalazki i wbrew pozorom, wbrew tym teoriom, które my naprawdę się bijemy, jeśli chodzi o tą prawdę. To znaczy, to jest tak, jakby te metody i te wyniki badań, o których tu Państwu opowiadam, ja wiem, że one bardzo często przeczą intuicjom, ale to jest tak, że one trafiają na bardzo silne przekonania o tym, że innowacje to powstaną z tego, że to się, że środowisko będzie kreatywne. No dobra, ale jakie kreatywne? Przepraszam, ale wszystkie wynalazki, jakie powstały, nie wiem, teraz mamy Polkę, nie pamiętam nazwiska, która wynalazła nowe ogniwo fotowoltaiczne, które w formie folii można naklejać, jeden z lepszych, z ważniejszych wynalazków ostatnich lat. Naprawdę nie wynalazła go dlatego, że chodziła swobodnie po klasie i myślała, tylko dlatego, że posiadła gigantyczną wiedzę i umiejętność rozwiązywania bardzo różnych problemów i w końcu zastosowała pewien schemat przez ten transfer głęboki do nowego problemu. Tak powstają wynalazki, tak powstają innowacje. Przez łączenie schematów rozwiązań. Ale one, gdzie one są? No ja się pytam zawsze tych wyzwolonych edukatorów, no dobrze, to gdzie jest to krytyczne? Gdzie się mieszczą ta umiejętność krytycznego myślenia? No przepraszam, ona się mieści w pamięci długotrwałej. My się tak samo uczymy tego, gdzieś tam zapamiętujemy to, w jaki sposób to działa. Oczywiście my możemy uczyć krytycznego myślenia poprzez zapamiętywanie struktur rozwiązań i to powinniśmy robić jako nauczyciele na studiach czy w szkole, czy też sami się. I to wymaga tak naprawdę pracy na poziomie programów nauczania, na poziomie pracy z programami studiów. Do tego właśnie od czego zacząłem, żeby na przykład jeżeli wiemy, że ta pamięć długotrwała, to są te ślady myśli i te rysy takie, to jeżeli my chcemy, żeby nasi studenci wychodzili bogatsi o umiejętności,
dbałość o zapamiętane, głęboko ugruntowane schematy rozwiązywania problemów, to my musimy wielokrotnie je przywoływać. Wiedzę, którą podajemy, nie możemy podawać tak, jak jest podawana na wielu uczelniach w Polsce, czyli w formie blokowych zajęć, że usłyszysz, nie wiem, na trzech zajęciach o czymś i już do końca do tego nie wrócisz, bo efekty widzimy później bardzo często na obronach. Jeżeli chcemy uczyć skutecznie, trzeba uczyć przeplatać, interleaving, czyli jedna ze skuteczniejszych metod. Retrieval practice, czyli powtarzanie wielokrotne, ale nie powtarzanie transmisyjne, tylko powtarzanie, które wyciąga, które z tej pamięci, które w niej grzebie, które każe się zmierzyć z problemem, ale to ciągle wymaga zupełnie oparcia się o twarde badania. I tak naprawdę mówiliśmy dzisiaj, mówimy dalej, głównie o mitach, obalamy, co jest nieprawdą, ale jest naprawdę potężna i dlatego mamy 8 seminariów, a nie to jedno. Jest potężna wiedza o tym, w jaki sposób to robić, tak praktycznie, jak wchodzę do klasy, jak się zaczynam uczyć, jak to robić. Zasady nauczania Rosensteina, które są dostępne, mogę Państwu przesłać link później, które można sobie przeczytać. Rosenstein tak naprawdę te wszystkie badania psychologii kognitywnej w 10 takich pryncypiach ułożył. To jest naprawdę przepis na sukces, tylko do tego trzeba zacząć myśleć na przykład o testach w inny sposób. My myślimy o testach w polskiej szkole, się nauczyliśmy tego, że myślimy o testach, o nie, no to służą do oceniania. No jasne, ale nie! Testy to jest jedno z najlepszych formatywnych narzędzi, bo ono właśnie pozwala powtarzać wielokrotnie i przywoływać wiedzę. I ono tak naprawdę jest, może to zabrzmi strasznie obrazoburczo i oburzająco, ale testy są jednym z najlepiej uczących krytycznego myślenia, przenoszenia schematów, transferu głębokiego narzędziem w dydaktyce, tylko nie powinny być używane do oceniania. Nie po to, żeby postawić na kolokwium dwóję, tróję czy piątkę, nie! Tylko do tego, żeby wielokrotnie przywoływać zagadnienia, szukać w tej pamięci długotrwałych rozwiązań, a wtedy będziemy mieli rzeczywiście sukces kreatywnych myślicieli i innowatorów. Tomku, więc pogratulujmy oczywiście pani Oldze Malinkiewicz, wynalazczyni perowskitów, tego Dziękuję. Wielkiego sukcesu, z którego wszyscy jesteśmy dumni, zwłaszcza, że wszedł on już w fazę produkcyjną we Wrocławiu, właśnie trwa produkcja pierwszej fali właśnie już takich perowskitów do użytku masowego. Chciałbym w takim razie zapytać cię, jak odpowiedzieć osobom, które twierdzą, że można nauczyć się rozwiązywania testów, nie posiadając wiedzy przedmiotowej, i że uczenie się wiedzy przedmiotowej to jest zupełnie inny proces niż uczenie się poprawnego rozwiązywania testów. To nie jest prawda. To znaczy, po pierwsze, to ma parę warstw. To znaczy, jedna rzecz to jest, czy my jesteśmy w stanie za pomocą testów ocenić wiedzę. No, badania pokazują, że testy pomiarowo są tak samo dobre jak pytania otwarte, a nawet lepsze, bo nie mają tego błędu pomiaru, mają tylko wiążą się wyłącznie, jak mamy badanie ilościowe, to tylko mamy sampling error, ale nie mamy błędu pomiaru. Natomiast jeżeli chodzi o używanie testów, to ja jedynym złym przykładem użycia testów to jest użycie testów, w którym studenci czy uczniowie uczą się na pamięć, która odpowiedź w którym pytaniu jest prawdziwa bez czytania ich. Ale jeżeli mamy tylko test, który wymaga przeczytania pytania, zastanowienia się nad nim i poszukania odpowiedzi, a w najlepszym, idealnym świecie damy później feedback po to, żeby mogli nauczyć się, dlaczego ta odpowiedź była dobra, omówimy to, dlaczego ta była zła, a dlaczego ta była dobra, jest rzeczą, która jest tak naprawdę uosobieniem wszystkiego, co reprezentuje sobą najskuteczniejsza technika w edukacji, czyli właśnie technika retrieval practice, czyli powtarzania wielokrotnego materiału. Czy w takim razie występuje zjawisko uczenia się ze zrozumieniem i uczenia się bez zrozumienia, bo kolejnym argumentem przeciwko testom często podawanym jest takie, że testy zmuszają nas do przyswajania faktów w sposób pamięciowy, często bez zrozumienia tego, co te fakty reprezentują, czyli przykładowo, nie szukając daleko, tylko z naszego poletka ekonomii, można by się nauczyć tego, że CPI to jest wskaźnik inflacji, nie wiedząc, co to jest inflacja i nie wiedząc, co stoi za pojęciem CPI i poprawnie zdając ten test. Czy jest zatem możliwość uczenia się faktów bez zrozumienia i ze zrozumieniem i jak temu przeciwdziałać w procesie uczenia się?
No można, tak? Ja zdałem tak egzamin na prawo jazdy, że miałem bazę pytań, pewnie, nie wiem, czy Jarku miałeś podobne doświadczenie, w którym nauczyłem się nie. Miałem 20 wersji, 20 Tak. wersji testów, i po dwukrotnym przeczytaniu kodeksu byłem w stanie mniej więcej 2/3 pewnie tych testów rozwiązać poprawnie, tych pytań, a 1/3 po prostu można się było nauczyć na pamięć rozwiązać. Dokładnie. Takie były realia wtedy. Dokładnie. No ja miałem, pamiętam bazę, w której no wystarczyło przeczytać pytanie, już później widziałeś pytanie i wiedziałeś, która odpowiedź, ale gdyby ktoś mnie zapytał po tym pytaniu, czego ono dotyczyło i dlaczego, to nie umiałem odpowiedzieć. Więc dlatego nauczanie musi być dobre, a testy są wsparciem dla procesu dydaktycznego. Natomiast jeżeli prezentujesz, też w ogóle bardzo ciekawa rzecz, to jest z tym zadawaniem pytań o niewiedzę, czyli na przykład to, co dzisiaj było kiedy rozpoczynaliśmy nasze seminarium, że pojawiły się pytania, na które odpowiemy. Badania, ja pamiętam to ze szkoły, też miałem taką jedną nauczycielkę, która tak robiła, i badania pokazują, że zadawanie pytań ono wpływa pozytywnie na to, czego się nauczysz, mimo że na początku ludzie nie znają odpowiedzi na to pytanie. Czyli jakby w pamięci długotrwałej na początku szukasz, mimo że nie znasz odpowiedzi, później w tej pamięci długotrwałej budujesz ślad myśli, czyli budujesz schemat rozwiązania, a w trzecim kroku przywołujesz to. Jakby to przywołanie na początku i po, na przykład w formie testu i omówienia, dlaczego ta odpowiedź jest poprawna, to omówienie nie musi być w klasie, ono może być w formie feedbacku. Jeżeli uczeń wie, czy student wie, że ten test będzie, wróci do niego kolejny raz, to jest w stanie, że to zrozumie. Natomiast oczywiście baza pytań złożona z 50 nauczonych na pamięć jest bez sensu, tak? W sensie nawet najskuteczniejszą metodę w edukacji można robić z sensem albo bez sensu. Tak samo jak eksperymentów można używać z sensem albo bez sensu. Tak to wygląda. Jarku, boję się, Znowu że. wracam mikrofon, ale myślę tak, że możemy wywołać jeszcze kilka wątków, bo kilka rzeczy chciałem się zapytać, zresztą przypomniałeś to, co obiecywaliśmy na początku. O muzyce już rozmawialiśmy, ale na przykład nie rozmawialiśmy o innych jeszcze faktach związanych, czy też mitach związanych z efektywną nauką. Więc tak, no, idziemy sobie na lekcje, albo idziemy sobie do pracy na szkolenie, tak, albo idziemy na studia, na zajęcia, pracodawca nas czegoś uczy, jest jakiś tam materiał. No i byśmy go sobie przyswoili, tak? Mamy opanowane. Czy to już jest koniec procesu uczenia się, czy to znaczy, że efekt ten edukacyjny osiągnęliśmy, nauczyliśmy się? To jest pierwsza rzecz, tak? Czy tak można to rozumieć? No i druga rzecz, która pewnie nas za chwilę zaprowadzi w bardzo ciekawy wątek motywacji. I tak możemy potraktować jako wprowadzenie do dyskusji o znaczeniu motywacji w procesie uczenia się. Czy to jest tak, że uczymy się tylko tego, co nas interesuje, co przejawia dla nas jakąś atrakcyjność, co wywołuje w nas zainteresowanie? Bo pewnie wielu z nas, ja sam przyznaję, wiele razy w życiu mówiłem tak, zresztą zawsze też swoim studentom nie ukrywam, mówię o tym, że w trakcie studiów koncentrowałem szczególną uwagę na tym, co mnie interesowało, i uczyłem się głównie tego, co mnie interesowało. Natomiast rzadko dopowiadam, że koniec końców nauczyłem się nie tylko tego, co mnie interesowało, chociaż głównie starałem się uczyć tego, co mnie interesowało. Natomiast mój dyplom ukończenia studiów nie jest dobrym dowodem na to, że uczyłem się tylko tego, co mnie interesowało. No ale dobrze, Tomku, to faktycznie uczymy się tego, co nas interesuje, i opanowanie materiału to już jest nauczenie się go. Jarku, ja się ciebie zapytam inaczej. A nie miałeś wrażenia, że zainteresowałeś się tym, czego się nauczyłeś? Pewnie tak. To znaczy, ja nie zawsze miałem takie wrażenie, ale teraz, kiedy mnie o to pytasz, to dopuszczam taką myśl, że ta zależność mogła, ta relacja mogła przebiegać w przeciwnym kierunku. To znaczy, że sam fakt uczenia się mógł sprzyjać rozwojowi moich zainteresowań. I zresztą wydaje mi się, że takich argumentów też używam w stosunku do własnych dzieci, mówiąc i o tym, że danie szansy pewnemu materiałowi i rozpoczęcie procesu uczenia się zwiększa możliwość właśnie polubienia tego, tak? Jeżeli daj sobie szansę, żeby coś polubić, zacznie się uczyć, odnajdziesz może coś interesującego w tym, czego się uczysz, i to spowoduje, że nauczysz się lepiej. Czy to jest poprawna intuicja, czy nie? Czy znowu cię zapytam jako eksperta w tym temacie, czy znajdujemy na to jakieś dowody naukowe?
Dobra, no to spójrzmy na znowu badania, tak? Nie opierajmy tego na tym, co mi się wydaje, bo mi się wydaje. Teraz, co mi się wydawało zawsze, zanim wszedłem w tą tematykę? No wydawało mi się, że jeżeli przychodzę do sali i widzę studentów, którzy są zdemotywowani, to mogę nad tym westchnąć i powiedzieć, ach, ta dzisiejsza młodzież, im się to nawet nic nie chce. No ale teraz, jakbyśmy się zastanowili nad taką relacją między motywacją a tym, czego się nauczą, no to nasze takie rozumowanie powszechne, tu taki model troszeczkę powiedziałbym ekonomiczny, jak funkcja produkcji, to znaczy, że mamy pewien motywację, która przekłada się na wysiłek wkładany w naukę, tutaj mamy no, to, co robi szkoła, czyli właściwie strategię nauki i to, jak szkoła, jakimi metodami uczy, no i to przekłada się na sukces edukacyjny. Tylko, że tu brakuje jednej najważniejszej strzałki, absolutnie fundamentalnej. To znaczy strzałki, która mówi nam o tej przyczynowości, bo my widzimy, że lepsi uczniowie są bardziej zmotywowani, że ci bardziej zmotywowani się lepiej uczą, ale co jest przyczyną? No to zobaczmy, proszę Państwa, na badania empiryczne. Ja pokażę tylko dwa, jedno z Science Education, drugie w Child Development opublikowane. To są badania, które próbowały zmierzyć właśnie tą relację. I to takie badanie, które przytoczę, ono zostało przeprowadzone na 1500 kanadyjskich dzieci w wieku od pierwszej do czwartej klasy, gdzie badacze bardzo często przez te 4 lata mierzyli poziom motywacji i poziom wyniku edukacyjnego. I co się okazało? Oni mówią to, proszę Państwa, tak mocno, że ja bym tak mocno tego nie powiedział, ale oni mówią tak, nie ma związku przyczynowego, ani nawet wzajemnego, między motywacją a uczeniem się. To tylko nauka prowadzi do motywacji. No, dla mnie, szczerze mówiąc, jest to dosyć szokujące, bo bym uznał, okej, no może to jest takie, może jedno wpływa na drugie. I może zależność jest dwustronna, ale badacze przez te 4 lata dowodzą, że jest wyłącznie zależność z wyniku edukacyjnego do motywacji wewnętrznej, która następuje później. No proszę Państwa, i to rzeczywiście tak jest, że generalnie prawdą jest, że zmotywowany uczeń usiądzie do nauki szybciej. To jest prawda. On będzie bardziej też na lekcji współpracujący. Student będzie bardziej zaangażowany, chętnie usiądzie do projektu. Ale jeśli on nie będzie miał sukcesu edukacyjnego, jeżeli on nie zobaczy, że on może, że potrafi się nauczyć, to niestety ta motywacja bardzo szybko mu wyparuje. Ona ucieknie. Zniknie, bo zobaczy, że nie widzi tego na wyciągnięcie ręki. To nauka prowadzi do motywacji. Jeśli natomiast ten nawet uczeń niezmotywowany zobaczy, że mu wychodzi, że jest w stanie rozwiązać proste zadanie, że jest w stanie rozwiązać później trudniejsze zadanie, albo że chociaż widzi w 3 krokach, gdzie jest jego sukces, to sprawia, że się będzie uczył lepiej. I to jest tak naprawdę lekcja najlepsza dla nas, nauczycieli. Widzimy naszych studentów. Nie mogę powiedzieć, że oni są niezmotywowani jak ta dzisiejsza młodzież, bo to moja wina jest, że są niezmotywowani, bo ich słabo uczę, po prostu. Dzieciaki są super, studenci są super i każdego z nich da się nauczyć tego, o co chodzi. I oni będą zmotywowani, kiedy zobaczą sukces na wyciągnięcie ręki, kiedy zobaczą, że są w stanie posmakować tego sukcesu, że są w stanie się tego nauczyć, że nie wypadną po drugich zajęciach i już będą siedzieli później tylko zastanawiając się, jak oni ogarną egzamin. To poczucie sprawczości jest tym, co powoduje, że dzieciaki są zmotywowane. I teraz wróćmy do tej wyzwolonej szkoły, konstruktywizmu. Jaki to ma wpływ na proces dydaktyczny? No, niech Państwo zobaczą. Mamy dzieciaki, które powinny posmakować sukcesu, żeby być zmotywowane. Po czym nagle one każą im się, dobra, to pracujcie teraz same, odkrywajcie nad projektem w grupach. No, niektórzy są w stanie, a niektórzy nie są w stanie. Jednym z głównych zadań edukacji jest wyrównywanie szans i niewykluczanie. Podczas kiedy szczególnie dla uczniów słabszych, którzy powinni być szczególnie zaopiekowani, te konstruktywistyczne, wyzwolone nurty edukacyjne, one po prostu sprawiają, że oni się demotywują. Proszę Państwa, my mamy naprawdę... Jeżeli chodzi o wyniki edukacyjne dzieciaków w wieku na przykład 15 lat, to wyniki badań PISA międzynarodowe pokazują, my mamy bardzo dobre wyniki. Natomiast jeśli chodzi o stopień identyfikacji ze szkołą, motywacji, my mamy naprawdę dużo do zrobienia. Mamy na przykład dzieciaki, które wchodzą w edukację jako uzdolnione matematycznie w tych początkowych badaniach, po czym po paru latach uważają, że one są wyłącznie humanistami, nigdy się matematyki nie nauczą, bo to ich przerośnie. To jest
ogromny problem tego systemu edukacji, ten brak pokazania sprawczości i my to już na studiach dostrzegamy, powiedziałbym, spotęgowane, kiedy uczymy szczególnie tych trudniejszych przedmiotów, bardziej zmatematyzowanych. Jeżeli chcemy mieć zmotywowanych uczniów, to musimy ich tego nauczyć. Jarku, tak samo rozumiem, jest z tą edukacją. Jeżeli stajemy się ekspertem w jakiejś dziedzinie, zaczyna nas to automatycznie ciekawić, no bo mamy tą wiedzę i umiemy rozwiązywać te sudoku, te zagadki. To jest klucz. To ja spróbuję jeszcze w dwóch kierunkach ten wątek pociągnąć. Po pierwsze, wydaje mi się, nie możemy abstrahować też od roli właśnie oceniania, o czym już trochę wcześniej mówiłeś. Czy jest tak, czy nie jest tak, znowu cię zapytam, że w takim razie należy nieco bardziej indywidualizować i różnicować kryteria oceniania tak, aby one nie były dyskryminujące, demotywujące dla uczniów, którzy z obiektywnych przyczyn, na przykład ograniczeń intelektualnych, nie są w stanie osiągnąć takich samych norm efektów uczenia się, jak niektórzy ich rówieśnicy i zawsze będą mieli trójki, a więc zawsze będą się porównywali do uczniów piątkowych czy szóstkowych i czy to nie wpływa negatywnie w takim razie na stopień ich motywacji, skoro być może taki sam albo większy wysiłek wkładany w proces uczenia się skutkuje niższą samooceną tych efektów edukacyjnych, bo gorzej się czuję z trójką niż mój kolega czuje się z piątką, pomimo tego, że być może ja włożyłem znacznie większy wysiłek w ten proces uczenia się i nawet dawał mi dużo satysfakcji, ale rezultat jest niezadowalający. Więc to jest pierwsze pytanie, na które chciałbym, żebyś za chwilę odpowiedział, to ta rola oceniania. A drugie, no to jest jakby ja cały czas, wiesz, uciekam w ten wątek też innowacyjności, który dla nas szalenie ważny. Pamiętam przed kilkoma laty tu we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego realizowaliśmy taki raport dotyczący społecznego obrazu innotorów. Pytaliśmy wtedy ekspertów, profesorów, doktorów, przedsiębiorców z różnych dziedzin życia o takie uwarunkowania, stymulanty, ale też destymulanty, pewne ograniczenia właśnie innowacyjności, te leżące po stronie społecznej. Tam wielu naszych rozmówców wtedy wskazało na to, że brakuje akceptacji społecznej dla porażek, dla klęsk w innowacyjności, że jest strasznie trudno zostać innowatorem z sukcesem, że najpierw trzeba mieć wiele porażek i przez te porażki trzeba przejść w taki sposób, aby się nie zdemotywować do podejmowania kolejnych prób. I że to jest właśnie proces uczenia się, że to jest proces edukacji, tak, zdobywania wiedzy, strukturalizowania jej, testowania nowej wiedzy, tworzenia nowych konceptów i znowu ich testowania i wiele tych prób jest nieudanych. I jeżeli my nie potrafimy stworzyć takich warunków dla utrzymania motywacji w tym bolesnym często procesie uczenia się, bo te efekty są często zbyt krytycznie właśnie oceniane przez otoczenie społeczne, tak? Ty to jesteś tam jakimś wynalazcą, nie wiadomo za co ty tam żyjesz, co ty robisz, jakieś tam głupoty pewnie robisz. Albo nawet przez system grantów publicznych, który bardzo krytycznie i często bardzo też, powiedziałbym, dotkliwie, tak, ocenia porażki innowacyjne, czyli z góry na przykład zakłada się w niektórych konkursach grantowych, że musi być sukces, bo jak nie masz sukcesu, to musisz zwracać pieniądze, no więc ten efekt jest dotkliwy. Czy tutaj widzisz na gruncie właśnie teorii edukacji uczenia się, czy tutaj widzisz jakieś znaczenie tego procesu oceniania i nastawienia na efekt, na rezultat uczenia się? Czy to może być ograniczeniem dla innowacyjności, czy nie, jak sobie z tym radzić? A więc pytam o oceny, o rolę ocen, skutków, oceny skutków dla właśnie przydatności tej edukacji, dla innowacyjności, zarówno w takim kontekście szkolnym, jak i w takim kontekście innowacyjnej gospodarki. W kontekście szkolnym, jeżeli chodzi o edukację, to polska szkoła wpadła w pułapkę. I ta pułapka przez wielu identyfikowana jest jako, nawet pewnie spotkałeś się kiedyś z takim twierdzeniem, że w polskiej szkole to panuje testoza. Testoza. No nie, i to kiedyś na jednym ze szkoleń, to trafnie jedna z nauczycielek to nazwa, polska szkoła nie cierpi na testozę, polska szkoła cierpi na ocenozę, na ten imperatyw do tego, że my musimy postawić ocenę numeryczną. I to ma swoje bardzo brutalne konsekwencje przez cały system edukacyjny, jaki on jest długi i szeroki, dlatego że później nawet jak my przychodzą do nas studenci, no to oni tak naprawdę, no dobra, to jedyne kryterium tego, co tutaj ja mam zrobić, to jest, no dobra, to jakie są kryteria zaliczenia, za co jest trójka, czwórka, piątka. I
ocena jest ważną rzeczą, ale wtedy, kiedy jest formatywna, a nie sumatywna. Czyli jeżeli byśmy zmienili nieco nasze myślenie o ocenianiu i zaczęli dawać feedback, ocenę jakościową do tego, co robimy, ocenę, która coś buduje, a nie wyłącznie stawia mnie w relacji gorszego albo lepszego od mojego kolegi, to mielibyśmy zupełnie inne efekty. I też takie eksperymenty były prowadzone i pokazują, że ocena w formie feedbacku jest dużo lepsza niż ocena numeryczna. W polskim prawie oświatowym jest wymóg stawiania ocen numerycznych, ale co nie wszyscy nauczyciele wiedzą, wyłącznie na koniec roku. Natomiast nigdzie nie jest napisane, że mamy zrobić 15 testów, to rodzice się dopominają ocen, natomiast nie jest powiedziane nigdzie, że te oceny numeryczne muszą być, one czasem występują w statutach szkoły. Natomiast przejście w ogóle w myśleniu do feedbacku, do oceny jakościowej i też dopuszczenia porażki, co tak do tego drugiego pytania nawiązuje, jest jednym w ogóle z celów skutecznego nauczania. Jeżeli mówimy o skutecznym nauczaniu w zakresie relacji i w zakresie tego, co się dzieje w szkole i też stymulacji zachowań kreatywnych, to jednym z najważniejszych postulatów psychologii kognitywnej jest to, żeby rzeczywiście to było te pytania na przykład, które naprawdę są najskuteczniejszą rzeczą w edukacji, żeby one były zadawane z głębokim szacunkiem dla niemożliwości odpowiedzenia na porażkę, odpowiedzenia źle, porażki. Ja nawet mam taki system, który, nie wiem, mam nadzieję, że prodziekan do spraw studenckich mnie za to nie ukaże, ale ja stawiam punkty za aktywność nie za wiedzę, czy nie za to, że mi student przyjdzie, rozwiąże zadanie przy tablicy, bo mnie to nie obchodzi, ja lepiej je wytłumaczę niż student. Ja stawiam punkty za to, że uczeń powie, ja nie wiem, ja nie rozumiem, to jest dla mnie czarna magia, panie, ja się zgubiłem w tym i to jest coś, kiedy osiągniemy taką gotowość do tego, akceptację do tego, że po prostu za to nic nie grozi, że proszę Państwa, świętym naszym psim obowiązkiem jako nauczycieli jest to, żeby przez te 15 zajęć w semestrze, a dla nauczyciela przez cały rok, odpowiadać na wszystkie, nawet najgorsze, najlepsze pytania, bo nie ma pytań, które by były złe, bo jeżeli one są zadane, to znaczy, że już osiągnęliśmy bardzo dużo. Najgorsze jest to, co polska szkoła wymusza przez naprawdę lata, to co my lubimy, jak chcemy szybko skończyć zajęcia, ten taką, znacie pewnie Państwo to taką miną, takie ciche kiwanie, ja to też lubię, o, rozumieją, wszystko jest dobrze, chyba idziemy do przodu. No nie, to jest bardzo źle. I to zadawanie pytań, i bardzo częste zadawanie pytań i po imieniu, i docieranie do poszczególnych studentów, oni tego na początku nie lubią, to wymaganie, żeby każdy się odezwał, to jest klucz do sukcesu. To znaczy, jeżeli my zaktywizujemy tych, którzy są nieaktywni, to będziemy w stanie, rzeczywiście coś osiągnąć. I teraz tak samo jak na przykład jest taka bardzo dobra technika cold call w edukacji. Swoją drogą w ogóle znajomość tych technik jest żadna, w tych naprawdę najskuteczniejszych wśród, bardzo słaba może, wśród nauczycieli, a już akademickich to w ogóle, właśnie próbujemy w jakiś sposób to zmieniać, między innymi takimi seminariami. To metoda cold call polega na tym, że my po prostu tak bardzo szybko pytaniami małymi przepytujemy całą salę, czy nawet zdalnie jesteśmy w stanie to bardzo skutecznie robić za pomocą czatu czy spotkań, no to zawsze psychologowie mówią, to jest cold call with respect, czyli zawsze z szacunkiem dlatego, że ktoś powie, nie wiem, okej, odpowiem na kolejne pytanie. Ale sama ta gotowość na pytania sprawia, że oni będą gotowi udzielić odpowiedzi. Tylko to nie może być tak, jak ja pamiętam z lekcji historii swojej z podstawówki, że pani jeździła tym palcem po dzienniku, ładowała później Gajderowicz i dawaj ze wszystkich dat i później dwuja na końcu, no bo to w ogóle koszmar. Tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście cały czas zadawać pytania ze świętym prawem ucznia czy studenta, że on może nie wiedzieć i ma się dowiedzieć. Bo jeżeli zadamy mu to pytanie i udzielimy odpowiedzi, to on już w tej pamięci długotrwałej przygotował sobie, umościł sobie tam miejsce, my teraz tylko damy tam odpowiedź i kolejny raz, jak o to zapytamy, to efekt edukacyjny będzie spektakularny, proszę Państwa. To naprawdę, te metody wydają się proste, one są spektakularnie skuteczne. Tomku, to kiedy ta bitwa pod Grunwaldem była? Przypomnij nam wszystkim. 1410, ale więcej pytań mi nie zadawaj. Tak jest, zbliża się lipcowa data, bardzo ważna. Nie, pozdrawiamy panią od historii, oczywiście. Rozumiem, że to świetny przykład, też pokazujący, myślę, specyfikę niektórych dyscyplin, w których faktografia być może jest nieco istotniejsza niż w innych, gdzie w niektórych dyscyplinach przestrzeń na dyskusję i dochodzenie do wspólnego zrozumienia jest istotniejsza niż gdzie indziej. Cieszy mnie to, że już teraz w nauczaniu historii też nacisk jest większy na rozumienie zależności przyczynowo-skutkowych, czyli co na przykład doprowadziło do konfliktów zbrojnych i jakie były tego
krótkie i dalekie następstwa, a nie tylko uczenie się na pamięć samych dat bez zrozumienia, co one faktycznie oznaczają. Mówiłeś o tym przywoływaniu do tablicy studentów. Mnie się zdarzyło dojść do takiego stopnia zaangażowania studentów w przychodzenie do tablicy, że przychodzili głównie ci, którzy nie znali rozwiązania, po to, żeby się nauczyć, wiedząc, znając taką zasadę uczenia się, że wszystkie błędy przy tablicy są bardzo cenne, ponieważ jesteśmy w stanie dzięki temu uniknąć potem błędów nie tylko na kolokwium, ale w prawdziwym życiu. I wyłapanie tych błędów i przedyskutowanie, dlaczego dany sposób rozwiązania zadania, czy w zasadzie pewnego problemu, tak, jest wadliwy, niezgodny z jakąś teorią, z pewną praktyką, tak, jest cennym też osiągnięciem edukacyjnym. Także jeżeli pani prodziekan chciałaby ciebie ukarać, to ja się zgłaszam na chodnika, żeby mnie również z tego samego powodu. Tomku, ja myślę, że będziemy powoli zmierzali do pewnej próby konstatacji, żebyśmy zgodnie z obietnicą podsumowali, co z tego wszystkiego wynika. Więc jakbyś zechciał wskazać na pewne takie najważniejsze zasady właśnie dobrego uczenia się, tam chwilę wcześniej miałeś przygotowaną dla nas zachętę do tego, żeby się zapoznać z tym, co proponują badacze, przede wszystkim Barak Rosenthal, Rosenshine, przepraszam, co zaproponował w swoich zasadach nauczania. Czy mógłbyś do tego się właśnie, cofnąć i nam opowiedzieć o tym jeszcze przez chwilę. Tak, chciałem wytłumaczyć się z tego, co ciągłego krytykowania tutaj kolejnych mitów i próby ich obalania, bo tak naprawdę to służy tylko temu, żeby pokazać, co jest skuteczne. I tak jak mówiłem, no źródeł jest dużo, powiedziałbym, natomiast trzeba być ostrożnym w ich doborze. Jednym z takich bardzo podstawowych źródeł to są rzeczywiście zasady nauczania Baraka Rosenshine'a, który w nawet takich prostych grafikach, a później w omówieniu ich zbiera tak naprawdę najskuteczniejsze techniki w edukacji, które pokazują po pierwsze, jak konstruować wiedzę, czyli że to należy robić za pomocą scaffoldingu, czyli budowania rusztowań, czy modeli rozwiązań. Później, że konieczne jest to ciągłe zadawanie pytań, sprawdzanie poziomu zrozumienia. Rosenshine mówi twardo, jeżeli uczniowie czy studenci nie opanowali 80% wiedzy, którą dajesz, to nie wolno ci iść dalej, bo po prostu badania pokazują, że jeżeli ponad parę procent więcej jest ponad ten stan wiedzy, który oni mają, to przestają się w ogóle uczyć. Co jest w ogóle sprzeczne z tym, jak bardzo często wygląda edukacja na wyższych uczelniach, prawda? Lecimy, kolejny temat, kolejny model, cali zadowoleni z siebie, przychodzi egzamin, oni trzy noce wykują, później wychodzą zadowoleni i to nie o to chodzi, tak? Natomiast tutaj rzeczywiście jest to bardzo konkretne wskazówki, ile musi być wskaźnik sukcesu, żeby pójść dalej. Jak uczyć skutecznie? To jest Barak Rosenshine, to jest jedno. I naprawdę za pomocą tego typu metod, za pomocą stosowania Baraka Rosenshine'a, jesteśmy w stanie osiągnąć skutki dydaktyczne nie dla zapamiętania budowy pantofelka, tylko właśnie dla zapamiętania tych schematów myślenia, tego, żeby na przykład w naszej dziedzinie, żeby studenci myśleli w sposób ekonomiczny, zadawali odpowiednie pytania, żeby w końcu nauczyli się, że ta odpowiedź to zależy, to jest ta najlepsza, i od zastanawiania się, dlaczego właśnie jest tak, a nie inaczej. I wtedy jesteśmy w stanie, kiedy nauczymy zadawać te pytania i postawimy nowy problem, myśleć w sposób innowacyjny, myśleć w sposób kreatywny. Jeszcze jedną publikację, którą przetłumaczyliśmy niedawno, to jest, powiedziałbym, Biblia psychologii kognitywnej. To jest publikacja Johna Danlosky na podstawie bardzo szerokiego przeglądu literatury, która mierzy tak naprawdę, bierze na warsztat wszystkie techniki nauczania, jakie mogą być, i później je rankinguje względem tego, jakie są obiecujące strategie, omawia te najskuteczniejsze, pokazuje wyniki wybranych badań, ale też one są w formie statystycznej omówione. No i tu na końcu jest taka ważna też tabelka, skuteczność ocenianych technik, która, no to jest przełożone dla szerokiej publiczności, w związku z tym to tu nie ma effect sizes, które znajdą Państwo w publikacji naukowej, która jest wsparciem dla tej publikacji, ale są pokazane tak naprawdę, jakie są skuteczne metody, że sprawdzanie z pamięci jest naprawdę szalenie skuteczne, że na przykład
ponowne czytanie, bardzo popularna strategia, jest kompletnie przeciwskuteczna. To znaczy ona czytanie ponowne podręcznika jest super badanie, mogę Państwu powiedzieć, w którym badacze, to jest bodajże, mam to na którymś slajdzie, ale opowiem Państwu. Badacze rozróżnili dwie populacje. Jedna, losowo dobrali uczniów pomiędzy dwie grupy i obie grupy miały się nauczyć pewnego rozdziału z podręcznika. I te obie grupy po dłuższym czasie spędzonym na nauczaniu się, ale takim samym na nauczaniu się z tego podręcznika, jedna z tych grup miała za zadanie nauczyć się jeszcze raz tego materiału, a drugiej grupie zrobiono test z wiedzy. Taki po prostu test, gdzie były pytania i później feedback. Co się okazało? Okazało się, że ci, którzy uczyli się dwa razy, byli dużo gorsi niż ci, którzy uczyli się raz, ale mieli test. Dlaczego? Bo właśnie korzystali z tych skutecznych technik. I to są naprawdę, proszę Państwa, dzieją się cuda, kiedy zaczniemy wykorzystywać te strategie. Kiedy przestaniemy myśleć o sobie, ja wszystko wiem, ja wiem, jak uczyć, dla mnie to jest oczywiste, uczę już 15 lat i właściwie wiem, o co chodzi, bo to naprawdę są rzeczy, które otwierają oczy. I zachęcam Państwa do takiego myślenia o tym, do używania tych zasad i eksperymentowania z nimi w taki sposób, żeby były najwygodniejsze właśnie dla Państwa. Tomku, tak jak wspomniałem, zmierzamy powoli do konkluzji, które będą dotyczyły rekomendacji właśnie dla tego, jak wykorzystywać sferę edukacji dla innowacyjności, ale zanim to może powinniśmy się odnieść do komentarza, który pojawił się na czacie, mówiącego o tym, no, że jako kraj mamy bardzo niski poziom innowacyjności, jesteśmy w ogonie krajów europejskich i duża w tym zasługa nauki. No i jawi się takie pytanie, czy ekonomiści powinni w związku z tym zajmować się edukacją, czy raczej zostawić ten obszar pedagogom, a skupić się na stricte takich gospodarczych zagadnieniach. Co ty na to, jako ekonomista zajmujący się ekonomią edukacji? No tak, to jest argument, który czasem pada, kiedy dyskutujemy na temat merytoryczny skutecznego nauczania w gronie pedagogów. To znaczy są dwie rzeczy. Jedna rzecz to, że z jakichś przyczyn, i nie chciałbym tu tych przyczyn dochodzić, do nauczycieli ta wiedza z tego gigantycznego, ale najważniejszego dorobku, ostatnich 15 lat rozwoju edukacji eksperymentalnej i badania skuteczności tych metod za pomocą takich metod jak w medycynie, ona w jakiś sposób jednak nie jest powszechna wśród nauczycieli. Wiem to ze szkoleń z nauczycielami, w sumie już na próbach, myślę, paru tysięcy ładnych, więc generalnie tak jest i też z badań ilościowych. Druga rzecz, że z pedagogami możemy dyskutować, ale zawsze możemy zmierzyć się na argumenty, to znaczy pokażcie badania empiryczne, które pokazują skuteczność stylów uczenia się. Pokażcie badania empiryczne, które mówią o tym, że na przykład skuteczniejsze są konstruktywizm, czy to, jak dzieci biegają po klasie, względem tego, jak uczą się w sposób dobry, budując schematy i później rozwiązywać problemy. No, pokażcie dowody, tak? Jeżeli ktoś zaczyna na to mówić, a nie, bo to jest niemierzalne, bo tego się nie da zmierzyć, no to mówimy, okej, stop. Spójrzmy na to, jak na medycynę. Jeżeli zmierzymy się na argumenty, to oczywiście z przyjemnością. No, wydaje się oczywiście, jako ekonomiści mamy, to jest wbrew pozorom taka dziedzina wiedzy, która nie zajmuje się, jak wszyscy wiemy, nie wiem, wyłącznie finansami. Ona polega na, ja lubię definiować ekonomię jako naukę o podejmowaniu decyzji, o dobrych wyborach. I powiedziałbym, że tu jednak jakiś mandat do badania w tym zakresie mamy. To znaczy mówimy o efektywności metod nauczania i o ich skuteczności. No to ja powiedziałbym, to jest czysta ekonomia, tylko zastosowana do tematu edukacji. I no, trochę jest rzeczywiście ten problem tego, że te badania są dosyć nowe i one zderzają się z teoriami w pedagogice. Natomiast to, o czym my mówimy, my się nie opieramy głównie na teoriach, oczywiście znamy je i też je konfrontujemy, ale opieramy się głównie na tym dorobku badań eksperymentalnych, takich jak bada się leki, tak jak bada się skuteczność poszczególnych substancji na zdrowie człowieka, tak samo badamy za pomocą takich ilościowych, eksperymentalnych badań skuteczność poszczególnych metod. Jak doskonale wiemy, poziom innowacyjności gospodarki w dużym stopniu zależy między innymi od stopnia, w jakim jesteśmy w stanie generować wiedzę i transferować tę wiedzę do gospodarki. Temu poświęcone są rozliczne instrumenty polityki państwowej i samorządowej,
w obszarze zarówno polityki fiskalnej, jak i polityki wprost innowacyjnej, jak i szeregu innych powiązanych polityk, które mają na celu właśnie stymulować tworzenie tej wiedzy i transfer do gospodarki. Dzisiaj staramy się pokazać, że wszystko zaczyna się kilka szczebli niżej, czy pięter niżej. Zaczyna się wtedy, kiedy w sposób właściwy bądź też niewłaściwy uczymy się i uczymy innych, dając bądź odbierając szansę na tworzenie i skuteczny transfer wiedzy do gospodarki, a więc wprost na efekty innowacyjne. Tomku, więc kończąc, chciałbym zadać Ci takie pytanie. Jakie miałbyś rekomendacje do takie adresowane właśnie w stronę obszaru edukacji, aby wspierać innowacyjność społeczną i innowacyjność gospodarki? Co robić, a czego nie robić tak, aby ta edukacja była faktycznym wsparciem dla innowacyjności? No przede wszystkim uczyć skutecznie, powiedziałbym, to jest pierwsza rzecz. To znaczy, jeżeli przyjmiemy dwa założenia, które tutaj próbowałem bronić, a są ze wszechmiar słuszne, to znaczy, że nie da się wygenerować w ludziach umiejętności abstrakcyjnej, która jest innowacyjnością. Tylko zawsze ta innowacyjność jest powiązana z meritum, to znaczy z głęboką wiedzą w danej dziedzinie. Przy czym wiedza to nie tylko suche fakty, tylko też te struktury rozwiązań. Więc przede wszystkim powinniśmy jednak, jeżeli chcemy stymulować innowacyjność gospodarki, powinniśmy budować głęboką wiedzę i umiejętności rozwiązywania określonych schematów rozwiązań problemów. Czyli tak naprawdę ta podstawa jest szalenie ważna. To jest ten przykład, który lubię, jeżeli pomyślelibyśmy o architekcie, który chciałby zbudować dom, który byłby naprawdę innowacyjnym architektonicznie domem, który by wizualnie po prostu zwalał z nóg, który byłby główną atrakcją miasta. To niestety, jeżeli chcemy go zbudować skutecznie, to musimy mieć dobrego architekta, który umie liczyć, zna wytrzymałość materiałów, który policzy fundamenty, który policzy siłę nośną i policzy, czy te wydziwnione, piękne kształty utrzymają się, a czy jeszcze będzie można po nich chodzić. I powiedziałbym, że nie da się inaczej wymyślić innowacyjnych rozwiązań, niż mając głęboką wiedzę w zakresie architektury w tym zakresie. I tak jest z każdą dziedziną życia. I w tych perwskwitach, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, i w architekturze, ale także w wynalazkach z zakresu ekonomii społecznej, jak i w wynalazkach dowolnego typu. Innowacyjność bierze się z głębokiej wiedzy w danej dziedzinie, a żeby ją osiągnąć, uczmy skutecznie. I tutaj znowu ta ekonomiczna natura się ujawnia, to znaczy skutecznie, znaczy efektywnie, czyli mając pewne zasoby, środki czasowe, dostępne środki w zakresie metod dydaktycznych nauczycieli, wykorzystujmy je tak je mieszajmy, żeby powstała z tego maksymalny przyrost wiedzy i umiejętności. I to jest naprawdę możliwe i niestety jesteśmy narażeni tu na szereg pułapek w tych bocznych nurtach, które mogą nas zmylić swoją atrakcyjnością, ale bardzo często de facto recepty są prostsze, niż nam się wydaje i też nie trzeba żadnej firmie EdTech płacić za to, żeby czyniła cuda i się reklamowała. Czasem po prostu trzeba zgłębić wiedzę naukową i wtedy polepszać jakość edukacji. Więc uczyć skutecznie to by była pierwsza rekomendacja i szczególnie w zakresie tego transferu głębokiego. Te seminaria dotyczące innowacyjności, ich jest 8, więc może przy tej okazji zaproszę na kolejne 7, a w szczególności na kolejne seminarium, które zajmie się dokładnie tym w bardziej szczegółowy sposób, czyli tym transferem bliskim i dalekim, czyli tym transferem, że ktoś nauczony równania skróconego mnożenia i geometrii, nagle mając pod uwagę zupełnie inny problem, na przykład planowania miasta, wymyśli, w jaki sposób zrobić to w lepszy sposób, dzięki schematom myślowym, które poznał. Więc na kolejnym spotkaniu będzie możliwość posłuchania właśnie, czym jest ten transfer bliski, transfer daleki, transfer... Mógłbym pokazać zapowiedź następnego. Naturalnie, no, buduje napięcie, Jarek, już. Chciałem zapowiedzieć też kolejne seminarium, w którym weźmie udział również wybitny dydaktyk, mój dzisiaj wspaniały rozmówca, czyli dr Jarosław Górski, ale także specjalista w zakresie edukacji, którego przedstawiać nie trzeba, były wiceminister edukacji narodowej w naszym pięknym kraju, dr habilitowany Maciej Jakubowski, który również zajmuje się tematyką skutecznych metod nauczania, w szczególności w obszarze innowacyjności i kreatywnego myślenia. Myślę, że to będzie również, znaczy nie wiem, czy
również, ale na pewno ogniowe spotkanie, które pogłębi jeszcze tą wiedzę. A kolejne 6 spotkań po tym, proszę Państwa, to dopiero będzie petarda. Zapraszam Państwa na to serdecznie. Tomku, ogromnie Ci dziękuję za Twoją energię, za wspaniałą wiedzę, za cudowną narrację. Myślę, że dużo się nauczyliśmy i mamy obietnicę też szeregu innych pytań, na które będziemy próbowali pracowicie odpowiadać. Jak być może Państwo zauważyliście, jest w tym właśnie pewna stopniowalność zagadnień. Zaczynamy od fundamentów, czyli od tego w ogóle, co to znaczy uczyć się dobrze. Idziemy przez kolejne zagadnienia, tak jak tutaj Tomasz zapowiedział, będziemy za chwilę, czyli już za tydzień o tej samej porze rozmawiali z doktorem habilitowanym Maciejem Jakubowskim o tym, jak się wymyśla innowacje, skąd się biorą te innowacje. Już wiedząc o tym, co to znaczy dobrze się uczyć, zastanowimy się dalej, jak się ten proces wymyślania innowacji odbywa i na kolejnych seminariach już po wakacjach będziemy Państwa wciągać w dalsze seminaria dotyczące właśnie uwarunkowań pozostających także po stronie gospodarki. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za Waszą uwagę, za to, że zechcieliście poświęcić czas. Zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową projektu innovation.wnw.edu.pl i będziemy Państwa zachęcali do uczestnictwa w dalszych spotkaniach. Dziękuję bardzo i dobrego dnia wszystkim Państwu.